odcinku jak Korek do Proroka. Dzisiaj troszeczkę inaczej, bo dzisiaj będziemy rozmawiać raczej niż prowadzić wywiad i będziemy rozmawiać na temat cierpienia. Jest nas tutaj cała grupa i ja bym chciała zacząć od takiego tematu. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, czy w ogóle ktoś z was miał takie doświadczenie jako dziecko z takim właśnie wzorcem cierpienia, że Jezus to tak bardzo cierpiał. I że taki katolicki wzór cierpienia, w którym chyba wszyscy zostali wychowani, że ja przynajmniej pamiętam coś takiego, że słyszałam w kościele, że to moja wina. Ja nie wiem, czy to jest twoja wina, że on cierpiał. Tak, że jest moja wina, że on cierpiał i że każdy mój grzech to kolejny gwóźdź. Jakby kolejny gwóźdź w Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy wy mieliście takie ale doświadczenie, ale ja słyszałam, że ludzie chodzą na terapię o takie rzeczy. No, ja taką piosenkę pamiętam, śpiewałem na początku, jak... A ty to wygibasy robiłeś. No, ale nie, to była piosenka poważna, bo to była piosenka, która brzmiała w ten sposób: to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. Tak. Ja w ogóle to chyba TGD śpiewało, ile ja pamiętam. To nie pielgrzym? Nie wiem, ale to było to nie, i to był taki smutny ton. Ja pamiętam się strasznie tym wzruszałem, jeszcze byłem wtedy w kościele świątkowym. I to tak wzruszało mnie, że to... I rzeczywiście mówię, to jest moja wina, Panie Boże. To jest moja wina. Ja już po nawróceniu grubo, ja mocno to przeżywałem. Rzeczywiście, co się wiązało też z tym, że ja uważałem w ogóle, że jak ja grzeszę, to ja ranię tego Boga. Że to jest moja wina, więc jak najbardziej ja takiego czegoś doświadczałem. Nie? O nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. O nie ludzie cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Ja też tak miałam. Ja pamiętam, jak szłam do pierwszej komunii, to z takim strasznym potępieniem właśnie szłam, że to ja jestem winna temu wszystkiemu tutaj, temu całemu obrządkowi jakoś tak. To dziecka się wkładało potępienie. W człowieka, tak, bo to jak człowiek jest potępiony, to człowiekiem jest łatwo sterować. Tylko go wprowadzasz go w potępienie, tak. Że to jest jego wina i już, tak. już jest człowiek ugotowany generalnie, nie? Natomiast moje życie chrześcijańskie, ono zaczęło się w ogóle w tych środowiskach, gdzie cierpiący człowiek to był człowiek, który doświadcza rzeczywiście Boga. Jeśli cierpisz, jeśli jest w twoim życiu ból, to będzie szlachetne. Znaczy, to cię doprowadzi do szlachetności. Że ja od kiedy pamiętam, to że jeśli chorujesz, to znaczy, że cię czegoś tam Bóg uczy przez to cierpienie, że jeśli ci jest źle, to ty musisz wytrzymać, bo on cię czegoś uczy. Tak. Ja byłem od początku tak uczony w Kościele Znoszonym. Ja takie doświadczenie miałem rzeczywiście. No. Ja coś jeszcze mogę tylko powiedzieć. Patrzcie w ogóle na naszą kulturę, na mentalność Polaków. Od samego początku generalnie jest tak, że to jest taki naród cierpiący mocno, tak? Takim kraj męczenników. Bardzo męczenników to jest. Mówi się przecież krzyż pański o wszelkiego rodzaju problemach, jakichś takich sytuacjach, tak? Ktoś przynosi komuś, nie wiem, jakieś zło, to jest na zasadzie: o, ty jesteś krzyżem dla mnie takim, przez ciebie cierpię, przez ciebie mam jakieś takie problemy, jakieś złe doświadczenie i tak dalej. Więc jakby to w ogóle jest wpojone w całą taką mentalność Polaków. Bardzo. W kościele katolickim też oczywiście to jest, na zasadzie, tak jak Artur mówisz, to cierpienie jako pewnego rodzaju cnota i coś takiego, co tak właśnie powoduje, że ty się zbliżasz do tego Boga przez to cierpienie. Jest to. Tak. I w kościele katolickim, ja się też z tym spoznałam, najpierw się spotkałam z tym w kościele katolickim, a później też w kościołach protestanckich. No bo ty się, jakby to się w ogóle bo ty się nawróciłaś bardzo wcześnie. To też przez to. I też od początku miałaś też jako już od dziecka też takie rzeczy wkładane w tych kościołach. Nie? Mhm. Tak. Taki najgorszy przykład, co słyszałam na ten temat, to było coś takiego, że kiedyś zadzwoniła do mnie taka kobieta, katoliczka, której umarło dziecko z jakiegoś powodu i jej powiedziano, że to dziecko jest w czyśćcu i ono właśnie cierpi w tym czyśćcu w ramach jakiegoś cierpienia za grzechy jakby innych ludzi. Ja nawet dokładnie nie rozumiem,
założenia tego czyśćca i tego cierpienia tego dziecka, ale to była straszna rzecz, ona tak bardzo cierpiała przez to. To znaczy miała w pewnym sensie to jakby dano jej taką informację, żeby jej było troszkę lepiej, że to dziecko jest takim jakimś męczennikiem tutaj w tym wszystkim i że jest używane przez Boga do jakichś tam bardziej właśnie szlachetnych celów, ta jego śmierć była szlachetna i że coś tam robi w tym czyśćcu. No, tak dokładnie nie pamiętam, ale coś było na temat cierpienia, że to cierpienie tego dziecka i ta cała śmierć była w ogóle czymś bardzo znaczącym, bo to pomaga innym ludziom w oczyszczeniu z ich grzechów. To jest jakby bardzo mocno podkreślam, bo w ogóle nie wiem, czy wy zobaczyliście to, że w ogóle cierpienie jako takie jest u nas w kraju od strony religijnej mocno oczyszczające. To jest tak podane, że to cię będzie oczyszczać. I teraz na czym to w ogóle się opiera? Biorą takie teksty z Pisma Świętego, że jeśli by nawet krew moja miała być dolana do ofiary Chrystusa. Pawła coś tam cytuje, prawda? Gdzieś indziej tam inne tego rodzaju teksty, prawda? Że cały czas te cierpienie ono jakby jest częścią, nieodzowną częścią cierpienia Chrystusa. To nie ma takiego nurtu myślowego, duchowego nurtu, że to Chrystus cierpiał za wszystkich. Że to On po to cierpiał właśnie, żeby uwolnić tą ludzkość od tego cierpienia, a nie po tak. to, żeby teraz też cierpieć jak tak. Chrystus. No tak. Jak mówicie, to ja na przykład rzeczy, które żeście powiedzieli, to ja od dzieciństwa tego tylko wiem. No tylko! Ja nie miałem gdzieś tam, że krzyżem jesteś jakimś w moim życiu. Ja ciągle słyszałem winny. Mhm. Ale na to, że teraz przykłada, jak patrzę teraz na to, co rozmawiamy, to zaraz po moim nawróceniu, bo jakby nie znałem tej formy tego cierpienia z Kościoła, okazuje się, bo teraz tak prześwietlam, to jest ciekawe, bo po nawróceniu, kiedy zaczynam kochać ludzi, zaczynam brać na siebie wszystkie w ogóle ich cierpienia. No właśnie, ty... Przecież ja na siebie brałem w pewnym momencie, że w ogóle jego choroba niech się stanie moją chorobą, żeby on był zdrowy. No właśnie, ten ty mi to przypomniałeś. Ten siedzi w więzieniu, Boże niech on wyjdzie w ogóle do swojego dziecka i żony, a ja w to miejsce pójdę siedzieć. W ogóle takiego cierpiętnika nagle przybrany w ogóle kształt i wszystko na siebie ściągałem do momentu takiego, że trzeba mnie uwolnić. Ja pamiętam, ja taką jedną historię, naprawdę. Ja pamiętam, że to było coś, bo ty siedziałeś wtedy w więzieniu i albo ty wyszedłeś na przepustkę, albo ty mi przez telefon to mówiłeś, ja już nie pamiętam jak to było. Ty coś takiego wziąłeś, takie ciężary na siebie, tak się otworzyłeś wtedy, że ja pamiętam, że on był w takim stanie, ja mówię, Chryste jedyny, coś ty zrobił. No a on właśnie to, że to cierpienie, bo ja biorę na siebie te cierpienie. Prawda? I to zobaczcie, to nam się jakby wstrzyknięto nam coś takiego. Tak. Nie ten Jezus ponosi cierpienia, tylko że ja je mam jeść. Tak. No tak, ale wchodzę w jego miejsce. No tak, że Jezus był po to, żeby teraz każdy brał swój krzyż tak. i cierpiał. Tak. Dokładnie. I to mówię, też być uczniem Jezusa, to naśladuj Jezusa, więc tak samo jeśli chodzi o ten krzyż. Tak. Cierp tak samo, miej te problemy, odczuwa jakieś bóle, mniej nieszczęścia w życiu, to tak. znaczy, że idziesz tą drogą Jezusa. To było szlachetne. Że ty to... właśnie, skoro tyle przychodzisz jakiś traum i trudnych sytuacji, to znaczy, że ty jesteś tym prawdziwym uczniem. Tak. To ci dało certyfikat. Ale to też w ogóle wywodzi się z pewnego jakby braku wytłumaczenia, na przykład przychodzi kobieta, tak jak powiedzmy w przypadku Marwiny. No, umarł jej ojczym i teraz ona zadaje księdzu pytanie, ale dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego ten Bóg, o którym mówi, że jest dobry, zabrał mi mojego dobrego ojca? I teraz następuje brak możliwości wytłumaczenia, jakby oni nie potrafią sobie wytłumaczyć, dlaczego tak się wydarzyło. I teraz mówią, okej, wydarzyło się tak, żebyś ty była lepsza. Tak. Żebyś ty. To cię uszlachetni. I pamiętam, jak Marwina mówiła, i przez to tak jakby odeszła od Boga, bo mówi, mi się nie spinało to, że mam nieść krzyż, w ogóle, bo ksiądz mi powiedział, teraz córko, nieś swój krzyż, nie? To cię uszlachetni, to cię wyprowadzi, w ogóle zrozumiesz rzeczy jakby po jakimś tam czasie. Bo oni nie potrafią wytłumaczyć jakby całego zjawiska.
I to jest problematyczne, bo w ogóle no, Bóg nie zabiera człowieka. No tak, ale zobaczcie, jakby nie wiem, teraz to troszkę jest mniej to widoczne, bo my żyjemy w XXI wieku, ale wystarczy trochę się cofnąć jeszcze 100, 200, 300 lat do tyłu, że przecież cała jakby taka oprawa graficzna Kościoła katolickiego to była jedna wielka śmierć. Ale oczywiście. Tam były czaszki, tam były trupy, tam były... To, rozumiecie, to ciągle widać... Biczowanie, że to tam się ciągle leje gdzieś ta krew tych ludzi i to jest w ogóle, to dobre jest, że tutaj ojciec pior, no dziury w rękach, on cierpi za innych. I teraz zobacz, z tą dziewczynką w tym czyśćcu, przecież to... Właśnie ta filozofia do tego stopnia zostaje wypaczona, że nawet właśnie, idzie ktoś do tego czyśćca tak zwanego, w tym miejscu on doznaje cierpień i te jego cierpienia pomagają tym ludziom na ziemi. Jak ja do tego doszedłem, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, kiedy zaczęliśmy tam z 15 lat temu, powiedzmy, zaczęliśmy myśleć w tych kategoriach apostolskich, budowania i tak dalej. Jak ja zacząłem to badać, ja mówię, Boże, to jest antychrystyczne. Tak. Że ta cała filozofia tego cierpienia to jest normalnie antychrystyczne, bo to jest napisane, Chrystus cierpiał raz, ja sobie pamiętam, na czerwono podkreśliłem w Biblii wtedy, za grzechy ludzkości. Ja mówię, wow. Chrystus cierpiał raz za grzechy ludzkości. Czyli ta cała, mówię, Boże, ale to jest możliwe, żeby ta cała filozofia była fałszywa? I to nieważne, że tam protestanci, katolicy, przecież w kościołach protestanckich, no dobra, nie ma czyśćca. No ale cóż z tego, że nie ma czyśćca? No łatwiej się manipuluje ludźmi. Jak się zamieniam ja w cierpiętnika. Tak, jak się ty zamieniasz w cierpiętnika i ci mówią, chorujesz, to ty nie myśl o uzdrowieniu, tylko ty myśl o tym, co ty przez to cierpienie możesz zyskać. Przecież ja pamiętam, jak ten gość, co czasami to wspominam, byliśmy na usłudze i ten facet tam na wózku inwalidzkim wyjechał, żeby co chcesz od Boga? No i on przyjeżdża na tym wózku i on, no bo ja chcę wzrosnąć w Panu. Ja pamiętam, akurat już moja dojrzałość sięgała do tego stopnia, że już tam byłem bardziej, że tak powiem, zorientowany politycznie. Norbert niestety nie. No i do niego go złapał, mówi, co ty chcesz? Mówi, przecież ty na wózku, chłopie, jeździsz. To w ogóle ty powinieneś chcieć stać z wózka. A nie mądrości jakieś. Jak ty, chłopie, nie chodzisz. Ale zobaczcie, to wkorzeniowy facet przyzwyczajony do wózka. On oswojony z tym cierpieniem. I teraz co robi? To on odcina sobie tą część, cierpi sobie i teraz buduje na tym jakiś nowy światopogląd. Przecież to jest chore. Zobaczcie. To jest bardzo chore, że nie wyprowadza się człowieka z cierpienia. Nie ma tej filozofii wyprowadzenia ludzi z tego cierpienia. Prawda? Tylko okej, cierpisz w porządku, jesteś okej, nie? Teraz zbuduj coś na tym. Ale zobacz, to paradoksalnie można powiedzieć, że jemu z tym cierpieniem jest łatwiej niż wierzyć o zostanie, bo to jest trudniejsze. No bo, jeśli jest nobilitacja w społeczeństwie, że cierpienie jest dobre, to teraz normalnie naród będzie chciał cierpieć. No bo jeśli to jest dobre, to ty będziesz lepszy, ważniejszy. Wiecie, o co chodzi? Jesteś inwalida, to ty jesteś ważny. Ja pamiętam, co, że na ciebie uwagę zwrócić bardziej, wiesz. Ja pamiętam a propos tego, na pewnej ewangelizacji był człowiek, który jeździ na wózku i próbowaliśmy go z tego wózka podnieść, a on mówi, nie, bo jak jeżdżę na wózku, to łatwiej zgłosi się Ewangelię, bo ludzie mnie zaczepiają, nie? No więc do jakiego stopnia jest, wiecie, dlatego ja chciałem, żebyśmy to właśnie podjęli jako problem cierpienia. Bo to jest problem, który bardzo przeniknął Kościół. To jest działanie antychrystyczne i to powoduje też, że realne działanie Ducha Świętego jest blokowane. Okay. Ludzie godzą się z tym właśnie, że z tą filozofią cierpienia, bo zostało to włożone w miejsce szlachetności. I to jest właśnie problem. Okej. Okay. No dobra, więc jakby przeanalizowaliśmy tutaj ten temat, że zostaliśmy zaszczepieni pewnego rodzaju filozofią cierpienia przez nasze wychowanie w nurcie katolickim. Natomiast czy jest formuła cierpienia, która jest de facto wzrostowa? Ja powiem tak. Jako taka, sama z siebie, żadna, to coś takiego nie istnieje. Natomiast
kiedy poruszamy się dalej w Bogu, to zaczynamy doświadczać pewnego specyficznego modelu. Polega on na tym, że cierpienie, bo w ogóle ja chciałbym, żebyśmy określili cierpienie w bardzo taki neutralny sposób. Ja bym nie chciał, żebyśmy cierpienie określali, żebyśmy go stawiali w pozycji, czy ono jest dobre, czy ono jest złe. Ja bym chciał, żebyśmy zobaczyli w ogóle, czym jest cierpienie, bo cierpienie to jest pewna forma negatywnego wpływu na człowieka, powodująca dyskomfort. No właśnie o to chodzi. To jest dyskomfort. I teraz, co jest ważne? Nie jest ważna, uważam, w problematyce cierpienia sam fakt cierpienia, bo cierpienie było, jest i będzie. To jest trochę jak pieniądze, jak każda inna dziedzina życia. Tylko musimy sobie postawić pytanie, gdzie jest miejsce cierpienia w życiu człowieka? W jakim miejscu, gdzie ono się legalnie, nazwijmy to, legalnie może znaleźć. No dobra, prawda? To ja teraz właśnie tutaj zapisałam sobie, że w liście do Rzymian jest coś takiego, że cierpienie buduje wytrwałość, wytrwałość charakter, a charakter daje nadzieję. No właśnie. Pracujemy sobie z Ewą nad listem do Rzymian. Właśnie dzisiaj też w pewnym momencie czytałem Pawła, to aż odłożyłem tą Biblię, mówię, no to jest Paweł właśnie. Paweł, kochany nasz Paweł, który porozumiewa się w skrótach myślowych. Właśnie dzisiaj jakby rozkładaliśmy jeden z wersetów i werset brzmiał w wykonaniu oryginalnym Pawła w ten sposób, że dlatego, już dokładnie nie pamiętam, ale brzmiało to między innymi, dlatego więc z wiary, aby z łaski. Pawłowe teksty, tylko to jest Pawłowy skrót myślowy, bo on mówi, tam jest taka rzecz, dlatego więc żyję z wiary, aby korzystać z łaski. No ale Paweł nie mówi takiego, tylko mówi, dlatego z wiary, aby z łaski. Tak jakbyś, kurczę, do starego znajomego przez telefon rozmawiał, macie wspólne klimaty, znacie się na różnych sprawach i tak dalej. I tutaj jest troszkę w ten sposób powiedziane, bo tutaj jest pewien taki ciąg myślowy. I tutaj jest ciąg myślowy, który pokazuje, że gdzieś na odcinku życia człowieka wierzącego dochodzi do trudnych sytuacji i kiedy człowiek ten przez te trudne sytuacje przejdzie, prawda, czyli on pokona tą trudną sytuację, to da mu doświadczenie, które generalnie poprowadzi go dalej do zwycięstwa. I tutaj użyte słowo cierpienie jest jedynie jakby zarysowaniem tego, że kiedy się przechodzi przez tą trudną sytuację, no to się doświadcza jakiegoś nacisku. Tak. Prawda? No bo dajmy na to, idę po nową pracę. Jestem człowiekiem, który rezygnuje z jednej pracy, idę po drugą pracę, która będzie lepszą pracą, no ale to wymaga ode mnie, żebym jakby przezwyciężył kilka elementów. Na przykład w moim domu mam w cudzysłowie niewierzącą rodzinę, która do mnie mówi w ten sposób, nie idź do tej, po co ty tam się będziesz pchał do tej nowej pracy, przecież ty wiesz, jaki ty jesteś, nie jesteś żaden orzeł, prawda, siedź w tej pracy, w której jesteś, po co ty tam idziesz, no czego już doświadczamy, no doświadczamy cierpienia. Na jakim odcinku? No mamy matkę i ojca, prawda, którzy nas nie dopingują, nie mówią nam, jesteś super, dasz radę, tylko co robią, są blokerem na drodze do nowej pracy. Dzwonimy do przyjaciela, i przyjaciel mówi, wiesz, no też próbowałem, nie udało mi się, więc nie licz na zbyt wiele. No co mamy? Znowu mamy jakąś formę cierpienia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Czyli idąc, ten werset pokazuje, że idąc po nowe, po lepsze, zderzamy się z jakimś naciskiem. I rzeczywiście, każda forma naszego rozwoju, ona będzie okupiona jakimś naciskiem. No ja pamiętam na przykład... jak przyjechałam tutaj do Kościoła Mocy, to jedna taka rzecz się stała, że jakby w sumie całe moje życie, czyli te 10 lat po moim nawróceniu, ja jakby, no byłam osobą nawróconą, ale dalej miałam tych samych przyjaciół. Dalej jakby żyłam w tych samych środowiskach społecznych czy socjalnych.
I tutaj przyjeżdżając, zauważyłam, że kiedy zaczęłam bardziej intensywnie wchodzić w ogóle w sprawy Boga i moje życie zaczęło być pełne różnego rodzaju, powiedzmy, intensywności i zainteresowania sprawami Boga, no to mnie odrzucono na salonach. No tak. W sensie, że już mnie przestano zapraszać na różne spotkania, imprezy. Nawet pamiętam, miałam tak, że jedna koleżanka napisała, że mnie zablokuje, jeżeli nie przestanę jej tam wysyłać materiałów o Jezusie. I powiem, ja pamiętam, że uderzyłam wtedy w pewnego rodzaju osamotnienie i cierpienie. No to bolało, no. No. To nikt nie powie, że to nie boli. No. Tak. No nikt nie powie, że to nie boli. Ja dostaję, nie wiem, wczoraj dostałem informację SMS-a od tam jednego człowieka tam od nas z kościoła, który tam gdzieś sobie buduje życie, no i też umawia się, młody chłopak, umawia się tam z dziewczynami na jakieś tam spotkania, no ale pisze sobie z nimi, no i dobrze, mówi fajną, pisze do mnie, no, tam do tak. pastora, fajną dziewczynę, mówi tam, namierzyłem, już fajnie sobie pogadaliśmy, miła, sympatyczna, tak. no mówi, póki mnie nie weszła na mój profil, no. No weszła na mój profil, zobaczyła, że ja głoszę Ewangelię na tym profilu, więc ona mówi, grzecznie mi podziękowała i zablokowała mnie w przeciągu 30 sekund. Mówi, a już mi się wydawało, że normalnie się umówimy. No byłem gotowy, oczywiście, żeby co, żeby jej głosić Ewangelię. Natomiast i co, no siedzi, jest mu smutno, jest mu źle. Co robi? Cierpi. Ale teraz dlaczego on cierpi? Tak. No właśnie, to jest pytanie, dlaczego cierpisz? Jaki powód jest cierpienia? Ja przecież w swoim życiu wiem, że doświadczyłem masy różnych cierpień, tylko ja byłem w pełni świadomy, że te cierpienia są wynikiem słusznej sprawy. Stąd jest napisane, chyba to w liście Piotra, już nie pamiętam, niech nikt z was nie cierpi jako. I tam jest złodziej, grzesznik, taki, tak. prawda? Ale jeśli cierpicie dla sprawiedliwości, czyli z uwagi na to, że wy jesteście sprawiedliwymi, czyli chodzącymi w prawdzie Bożej, to się nie dziwcie. Dlaczego się wydziwicie, że was świat nie chce, że was bliscy odrzucili, kurczę, że to, że tamto, że rozwody często są. No, taki... tak. Ja często dostaję różne telefony od różnych ludzi, czasami chrześcijan, czasami ludzi, którzy chcą o Bogu porozmawiać, są nienarodzeni na nowo, ale miałam szereg takich kontaktów, że na przykład ktoś, raz dość ostatnio ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, czy możesz się za mnie pomodlić, o mnie i moją dziewczynę, już 3 pastorów się o nas modliło i nie zadziałało. Ja mówię, no dobrze, ale co, jaka jest sytuacja, tak? I się okazuje, że oni mieszkają razem, dziewczyna nienawrócona, on nawrócony i on teraz chce, żebym ja się modliła o to, żeby ona jakoś, nie to nawet, to nie chodziło nawet o nawrócenie, tylko że im się tam coś sypało. I ja mówię, przepraszam cię bardzo, ale się nie będę o to modliła. I się dziwię, że jacyś pastorzy się o to z tobą modlili, tak no prawdę tak, mówiąc. Dokładnie, że... I no. dużo się słyszy właśnie o takim cierpieniu chrześcijańskim, które ja dokładnie rozumiem, bo ja w czymś takim byłam, że byłam jakby... No, żyłam sobie swoim życiem przez wiele lat, właśnie też miałam, tak, właśnie tak jak mówiłam, tych przyjaciół i cały mój świat był oparty w tak zwanym świecie, czyli wśród ludzi nienarodzonych na nowo. I właśnie ja widzę to bardzo dużo, że ludzie nie chcą, chrześcijanie nie chcą tego cierpienia, żeby nie stracić właśnie tych przyjaciół, żeby nie stracić jakiejś właśnie dziewczyny nienawróconej, która chce się zawinąć i uciec, czy coś takiego. Ja myślę, niektóre też jest takie ciekawe, jakby ostatniego elementu, etapu, który gdzieś tam przerabiał tematu emocji. Nie? Jakby właśnie odnosząc się do słowa, gdzie czytałem bodajże w Izajasza, że on cierpienia nasze poniósł. Ja to przeczytałem lata temu. Tylko zawsze, kiedy były, bo jestem po rozwodzie, po związku takim w ogóle, plastra na ranę, w ogóle zalepiałem. Ja ciągle w tym cierpiałam. Wiedziałem, że w ogóle ja skąd to cierpienie, bo nie umiałem go nazwać. W wielu aspektach, nawet zjazdy jak mieliśmy, czy spotkania jakieś większe, ja w tym płynęłam. Kiedy ludzie się rozjeżdżali do domu, to ja cierpiałam, było mi ciągle źle. No ale cierpienia wziął na siebie. Mógł powiedzieć w jakimś elemencie dzisiaj tego dotykam, dlaczego ja cierpiałam. Moje emocje, które teraz zacząłem uzdrawiać,
w obrębie 2 miesięcy, okazuje się, że te sprawy, które wcześniej mi zadawały ból, te cierpienie, tak, okazuje się, że dzisiaj coraz mniej mnie w ogóle to dotyka. Im bardziej zacząłem uzdrawiać te emocje i ten stan, to w ogóle nie powstaje we mnie ta przestrzeń tego cierpienia. Jakby to zostało w ogóle cofnięte, zatrzymane. Przestało się zdarzać. Tak. Przestało w ogóle się ujawniać, wyłazić do wierzchu. Ale to jest ciekawe właśnie, co mówisz, bo to tak jak powiedziałeś przed chwilą, że wiele tych form cierpienia, one w życiu chrześcijanina też zachodzą tylko dlatego, że on po prostu trwa w grzechu. Że on w niczym nie, że to nie jest właśnie cierpienie ku sprawiedliwości. Na przykład i próba pozbycia się tego cierpienia właśnie przez to, on cierpienia moje wziął na siebie. No ale kurczę, no właśnie no żyjesz w chory sposób. Żyjesz w nieodpowiedni sposób. Tego nie można zlikwidować. I zobaczcie, to jest konsekwencja błędu. To jest konsekwencja błędu. I teraz, co ciekawe, zobaczcie, jest znowu wypaczenie tak. Tutaj tego tematu cierpienia, bo ludzie nie wiedzą, gdzie go umieszczać. Czy ja mam cierpieć, prawda? Czy ja nie mam cierpieć? Mnie się też wydaje, że takim ważnym zagadnieniem jest to, że ludzie nie rozumieją, dlaczego cierpią. Na przykład ktoś tam mówi, a ciągle jestem na coś chory, no tak? Albo ciągle coś się tam wydarza. I nikt na to nie patrzy z duchowej perspektywy, prawda? Dlaczego w kółko, wiesz, już masz 3 rozwody, jesteś na 4. jakimś rozwodzie, tak? Dlaczego? Lubi to. No chyba, no wypadałoby tak powiedzieć, ale rzeczywiście nieświadomość jakby pochodzenia tego zjawiska, no nie? Ja myślę, że cały temat ułożenia filozofii cierpienia jest bardzo ważny wśród chrześcijan, żeby przede wszystkim to zrobić, że wyeliminować jakby Boga jako autora cierpienia, to trzeba w ogóle wyrzucić z całej teologii chrześcijańskiej, że ten Bóg nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą cierpienia wobec człowieka. To jest takie ważne na początek. I dopiero z tego miejsca zrobić sobie podział, że to cierpienie po prostu jest. No właśnie, to też chodzi o to, żeby zachować tą równowagę, bo jest tak, są takie 2 rowy. Pierwszy jest taki, że spycha cierpienie, w zasadzie to jest coś negatywnego, a z drugiej strony cierpienie jako ta cnota podniesione do tej rangi czegoś takiego ważnego i pozytywnego. To chodzi o to właśnie zrównoważenie, żeby zobaczyć, tak jak tutaj mówicie, jakie jest źródło tego cierpienia. Okej, to jest spowodowane jako skutek błędu, grzechu, tak? No tak? Ale druga sprawa jest taka, że tak jak też powiedział się Artur, jeśli chodzi o kwestię twojego rozwoju, jest to okupione, z racji naprawdę, okupione z pewnego rodzaju dyskomfortem i cierpieniem. Tylko zrozumienie tego, że ono się... Ustawienie tego sobie odpowiednio, więc jeżeli my wyrzucimy, aspekt cierpienia związany z Bogiem, to my już jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. Jak chrześcijanin powie tak, aha, Panie Boże, przede wszystkim jestem pewny tego, że Ty nie ładujesz mi cierpienia do życia. I to jest kwestia tego poznania Boga, bo skoro Ty, Jezu, umarłeś za moje grzechy, cierpiałeś za mnie, to teraz ja, prawda, nie muszę tego robić. I teraz okej, mam to za sobą, zamknąłem tą furteczkę. I teraz patrzę, aha, ale są jednak w życiu sytuacje, w których cierpię. Tak. No i właśnie teraz co robię? Biorę sobie, kurczę, karteczkę papieru i sobie w ogóle patrzę, aha, jest jeden rodzaj cierpienia, który jest związany z moimi błędami i jest drugi rodzaj cierpienia, który jest związany z tym, że żyję na tym podłym świecie. Tak. Prawda? I teraz ja mam taki jasny podział w związku z tym, co robię. Ten temat tego cierpienia, które przychodzi z uwagi na moje błędy, no, ja się muszę pozbyć w życiu. No to teraz będę trzymał się prawd Bożych, będę wywalał w ogóle te wszystkie w ogóle bałagany z mojego życia, rezygnował z pewnych relacji i tak dalej. Ja sobie to załatwię. A ten drugi element cierpienia, no to co? Ja się z nim co? No pogodzę. Ja się pogodzę. Czyli co? Im bardziej będę się rozwijał w Chrystusie, no tym bardziej świat będzie na mnie cisnął. Tak. Przecież zobaczcie, idziemy coraz bardziej do przodu. Tak. No suchej nitki na nas nie zostawiają. Hejt na hejcie. Ja już ostatnio to mówię tak. Napisałem jakiś artykuł i zaczynają ludzie wypisywać swoje filozofie po tym. Ja tak przeczytałem to, mówię, Chryste jedyny. Przecież to nawet nie ma nic wspólnego z tym tematem.
nic, w ogóle żeby się do tego tematu odniósł. Nie odnosi się do jakiejś głupoty, aż do jednej osoby prywatnie napisałem, mówię, przepraszam, czy ty w ogóle rozumiesz, co ja tu napisałem, bo aż mnie to zdziwiło. Bóg jest taki i taki, do mnie mówi, ja mówię, Boże kochany, no cóż za zaciemnienie umysłu. Tak. Ale o co chodzi? Ja rozumiem zasadę duchową, idziemy do przodu, rozpieprzamy w drobiazg ten cały chory system, krok po kroku, rok po roku, prawda? I jest na nas nacisk. Tak. Prawda? I jakby próba jest doprowadzenia nas do różnych form cierpienia, choćby nawet na takim drobnym aspekcie. Więc rzeczywiście jest ten element cierpienia, który towarzyszy rozwojowi człowieka. Okay. No, trzeba coś porzucić, aby zyskać, prawda, coś innego. Trzeba coś pożyczyć. Ja teraz jak rozmawiałem sobie tutaj z jedną osobą od nas kościoła, miałem spotkanie z nią, powiedziałem, że mam takie zapisy sprzed lat moje, z początków mojego nawrócenia. I pamiętam, jak ja przechodziłem taki okres w swoim życiu odrzucenia tego świata, wyjścia z tego świata, to sobie takie coś zapisałem. Panie Boże mój, tyle mi dałeś, ile mi zabrałeś. Teraz w ogóle, co ja wtedy przeżywałem? Ja przeżywałem, nie umiałem tego nazwać jeszcze, ale ja przeżywałem jakieś straty. Cierpiałem z powodu tych strat. Przestali się, tak jak powiedziałeś, do ciebie pewnie ludzie odzywać do mnie, pewnie nie chcieli mnie. Przecież jak gdzieś pamiętam, no byłem w pracy, kiedyś byłem złodziejem, potem poszedłem do pracy. Poszedłem do pracy w Nowym Dworze do pizzerni, chciałem uczciwie zarabiać robiąc pizzę. No minął miesiąc, po miesiącu oczywiście grzecznie dostaję wypłatę, ale jestem wezwany, że tak powiem, na dywanik. No i mówię, Artur, no jesteśmy bardzo zadowoleni z twojej pracy, naprawdę jest, dobrze to robisz, ale no musimy cię zwolnić. Kurczę, ja mówię, ale przepraszam, ale czemu musicie mi zwolnić? No i patrzy i błądzi tymi oczyma ten chłop. No ja mówię, no proszę mi powiedzieć, szefie, no czemu mnie zwalniacie? No jak jestem taki dobry w tym wszystkim, no wiesz, no i patrzę, no już wiem, że kłamie. No mówię, no wiesz, to redukcja, mamy inne plany. No przecież dlaczego byłem zwolniony? Dlatego, że głosiłem Ewangelię. Siedziałem i tam głosiłem Ewangelię. No wyrzucili mnie z pracy, bo tak. Głosiłem Ewangelię. Bo głosiłem Ewangelię. Okay. Cierpiałem, wróciłem do domu z tą wypłatą, no patrzę, jest żona, jest dziecko, no mówię, no wyrzucili mnie znowu z pracy. Agata spuściła głowę, no mówi, no dobrze, z Bogiem jesteśmy, damy sobie radę, prawda? No ale siedziałem wieczorem i się zastanowię, no czemu Panie Boże jest mi tak trudno? Czemu w ogóle, no i myśl przychodzi do głowy, no bo nie zapierasz się mojego imienia, to ci trudno. To zobacz, wystarczy, że nie będziesz się na tym świecie zapierał mojego imienia i będzie ci trudno. Tak. Będziesz cierpiał. Będą cię obrzucać błotem. Dla mojego imienia. Mnie odrzucili, ja cierpiałem i ty będziesz odrzucony, prawda? Chcesz się rozwijać? No chcę. No to będziesz cierpiał. I to jest coś, czego już wyeliminować w naszym życiu nie możemy. I też chodzi o to, że to też chodzi o formę Jezusa, bo jakby, no, jak się powie samo imię Jezus, to wiele osób powie, no fajnie Jezus. Jedni powiedzą, no był świetnym, miłym człowiekiem, dobrym hipisem, był bardzo pokojowo nastawiony do wszystkich. Ludzie mają swój obraz Jezusa Chrystusa, ale kiedy właśnie zaczyna się taką najcięższą prawdę reprezentować, to wtedy jest największy nacisk. Tak, bo przecież, no, jak było? Pamiętaj, gdy się nawróciłeś, Malwina jeszcze nie była nawrócona. No przecież, co się zaczęło dziać w domu? No? Dym. No dym. Problemy się zaczęły, problemy małżeńskie, no bo masz te różne rzeczy się zaczęło. Ale oczywiście, to jakby, ja bym wrócił tylko do jednej rzeczy, takiej, że jakby cierpienie w pewien sposób jest personalne, po nawróceniu, dlatego że ja sobie teraz pomyślałem, tak jak ty powiedziałeś, cierpiałem, bo mnie odrzucili. A ja sobie tak pomyślałem, ja nie cierpiałem z tego powodu, bo ja nic nie straciłem. Nie miałem ludzi, więc jakby... No tak, ty nie miałeś tego przeżycia. Takiego. Ja takiego na przykład nie mogę powiedzieć, że jak się, nie wiem, człowiek nawraca, no to, że wszyscy muszą cierpieć z tego powodu, tak, nie? Tak, bo tak, tam tak.
bo nie miałem znajomych, nie? No tak. To przyszedłem gładko i tutaj z tej perspektywy nie cierpiałem. Ale inne rzeczy tak, bo się teraz właśnie okazało, nawracam się, moja żona jest nienawrócona, ona uważa się za wierzącą osobę, a ja po prostu jakimś tam odpałem. I generalnie ja zaczynam rzeczy ustawiać, przywracam jakby pierwowzór małżeństwa, że jestem głową, zaczynam decydować w domu. Pamiętam, przychodzę do ciebie, a ty mówisz mi tekst, że ty powinieneś być głową, nie ogonem. Ja mówię, już jest dobrze. W ogóle wiem, że jak wrócę do domu, już mam dym. Przychodzę do domu i mówię do Malwiny tak. Od dzisiejszego dnia przerwała mi wszystkie pieniądze na konto. Spodziewałem się, że to będzie łagodne, on mówi, po moim trupie. I mnie zatkało. Nie? Odwróciłem się. Miało być tak prosto. Miało być tak prosto. Nie? I poszedłem i sobie, no powiedzmy, cierpiałem, no bo w ogóle musiałem to przeżyć w ogóle. Ale dobra, przeżyłem sobie to, już następnym razem usłyszałem taki tekst, już byłem mądrzejszy, mówię, to się da zrobić. Da się to? Już poznałem mądrości taki, już na mądrości i mówię, okej, okay, w ogóle jeśli tak, to możemy tę sprawę załatwić, nie? Ale to było dla mnie cierpienie. Ja ale zobacz, bo to jest ciekawe, bo to czyli nabrałeś mądrości, tak. Ale towarzyszyło temu cierpienie. To tak. Jest ważne, żebyśmy my to rozumieli. Bo ja nie wiedziałem, co zrobić. Tak. Nie, no co zrobić? No duszę człowieka, żeby tam no tak. Wystukał mi na konto pieniądze, no tak. Nie zrobię tego. Brakuje mi jakichś argumentów, mądrości, nie wiem, przebiegłości i tak. Ja sobie z tego powodu cierpiałem. I dlatego mówię, to jest pewne personalne, bo inna osoba na przykład by inaczej to załatwiła. Ja pamiętam, ile ja błędów popełniłem, bo się okazywało, że tak, powiedzmy 99 rzeczy zrobiłem dobrze, czytałem tą Biblię, już zacząłem kumać te zasady, robię dobrze, jedną rzecz wywaliłem i normalnie jak domek z kart wszystko runęło, już się wyresetowałem do zera i znowu wszystko zaczynam od początku. Ja cierpiałem, że jeden argument, w ogóle na przykład, nie wiem, obiecałem, że wrócę na 14, wróciłem o 16, już skłamałem, koniec. Ale tu mamy na przykład, ja w zakładzie pracy, w którym pracuję, nie? Parę lat wstecz, sytuacja zmienia się, administracja zmienia się, administrator, który ze mną rozmawia. My przepisujemy umowę i on nagle stwierdza, że zimową porą kostka ma być czarna. I że jak śnieg będzie padał, to w ogóle to i że ja mam dać pewność. Że będzie odśnieżone to tak. Prawie. Ja mówię, że będzie zrobione. Tak jak co roku kostka jest czarna. Osoba do mnie mówi, nie możesz dać takiej pewności. Ja mówię, mogę. Ona do mnie nie możesz. Jest może ze 3 godziny w zakładzie człowiek. Ja już jestem ze 4-5 lat. I wiem, z czym się zmagam co roku, ale ona twierdzi, że nie mogę tego obiecać i w ogóle. Ustanawiamy tak, że jeżeli nie, to ona wprowadza inną firmę i tak. Ja mówię, nie. Mówię, jak jest. Że dam radę. Okazuje się, że moje stanięcie w tej prawdzie, że za coś wziąłem odpowiedzialność i wiem, że mi się uda, bo jest sam Bóg za mną stoi. Ten człowiek tego nie widzi, bo to człowiek ze świata, tak? Ale dzieje się w ogóle akcja taka, że ona wręcz, ta osoba na mnie zaczyna wrzeszczeć, grozi mi wyrzuceniem z zakładu, jest jazda w ogóle bez trzymanki. Już zakłady pod nogi w ogóle jest, zaczyna, tak? A dopiero przyszła do zakładu. Nie chce ze mną współpracować, ale chce mnie wyrzucić. Więc oczywiście wychodzę, jest zgrzyt, bo poszło, można powiedzieć, no tak jak Paweł mówi, że to co cielesne jest pierwsze, dopiero potem to chowal, więc najpierw poszły noże przy tym biurku i oczywiście wyszłem. Na następny dzień do niej zachodzę, mówię, przepraszam, zacznijmy jeszcze raz. Nie mogę pani powiedzieć, że mi nie wyjdzie, bo zaparłbym się w ogóle tego, w którego wierzę i który stoi za moimi plecami, Jezusa Chrystusa. Okazuje się, że kiedy jej złożyłem świadectwo, ona za nie mówiła przy tym biurku i ona nagle mówi do mnie, ale nie ma takiej opcji, żeby kostka na placu była utrzymana czarna, kiedy śnieg pada. Ja mówię, gdyby tak nie można było, nie podpisałbym z nami umowy, gdybym wiedział, że czemuś nie podołam. Ale ściana była w momencie, kiedy ja bym się ugiął, że w ogóle no, ona ma rację. Jeżeli ja się nie wyrobię, to ona sobie wprowadzi drugą firmę. Zaparłbym się tym w ogóle tego, któremu zaufałem, że wszystko, co powezmę, to mi się powierzy. No tak, ale zobacz, ale gdy się jednak gdzie stanąłeś za prawdą, to doświadczyłeś represji. Tak. I to jest bolesne, i to jest ciężkie. I często w ogóle ludzie w takich sytuacjach, bo, albo czemu? Czemu
na przykład ja chodzę z Bogiem, prawda, a ci ludzie tutaj wokół, oni są przeciwko. Ja pamiętam jakiegoś takiemu człowiekowi powiedziałem, mówię, ale dlaczego ty byś chciał, żeby oni byli za tobą? No przecież to jest w ogóle przeciwwaga. To oni właśnie będą ci zadawać różne formy cierpienia. Tylko co w tym jest ciekawego? Właśnie, że my jako narodzenie z Bożego Ducha jesteśmy w stanie to przetrwać. Nie tylko jesteśmy w stanie to przetrwać, tak? Ale jesteśmy w stanie wykorzystać to cierpienie dla naszego rozwoju. I tutaj właśnie umiejętna równowaga, prawda, którą się wprowadza w życiu, właśnie eliminuje się w ogóle Boga z miejsca twórcy cierpienia, prawda, tego następnie rozumie się, że w wyniku często naszych grzechów, błędów przychodzi cierpienie i musimy to wyeliminować sami, a dwa, właśnie rozumiemy, że pewien element cierpienia będzie, ale co? Przetrwamy go, tak? I jeszcze go wykorzystamy dla swoich celów. No ale zobacz, ale jak na przykład spowodować, powiedzmy, chodząc w ciało, jak wyćwiczyć mięśnie, przecież trzeba doprowadzić tak naprawdę jakby ten sam poziom ciężaru, on nigdy nie doprowadzi do wzrostu mięśni. No tak, musi być więcej. Więc w naszym życiu tak naprawdę dochodzi do tej sytuacji, na której się nie przygotowaliśmy, tak nie? To nie jest tak, że my się przygotujemy i potem zdarza się i okej, w ogóle my sobie coś tam wyrzeźbimy. Ja pamiętam taką rzecz, jak miałem proces i na pierwszej mojej rozprawie... Sądowy, tak? Tak, sądowy. I na pierwszej rozprawie zrobiłem tak dobrze, że po prostu puściły inne rzeczy, zalało mieszkanie i to nie była moja wina, nie? Ale no, generalnie kobieta dążyła do tego, żeby uzyskać odszkodowanie. I na pierwszej rozprawie było wszystko ok, ale na drugą rozprawę nie dotarł ten mój adwokat. Ja zostałem bez niczym, nie miałem niczego, ani notatek, ani kartki długopisu, nie miałem nic. I w ogóle, i mówię, ok, przegrałem, nie? Bo w ogóle to zaskoczyła mnie sytuacja. Gdybym wiedział, że chociaż go nie będzie, no to bym sobie kartkę, żebym mógł spisać odpowiedzi, co ona tam mówi, w ogóle jakoś się do tego ustosunkować. Nie mam nic, nie? I przychodzi do mnie informacja taka, choćby cię wszyscy opuścili, to ja z tobą jestem. I w ogóle i zeszło ze mnie ciśnienie. W ogóle, okej, jest ze mną, nie? I w tym momencie za 5 minut sędzia jest moim obrońcą. I on jakby zaczyna mnie bronić, co jest tak naprawdę w sądzie no, nieprofesjonalne, nie? Ale w momencie, kiedy to przyjąłem, zszedłem z tego sytuacji kryzysowej, tego cierpienia, które narosło, nie z mojego powodu, bo ja zrobiłem wszystko okej, ale zdarzyła się sytuacja. Przyszło coś, co tak naprawdę spowodowało ruch w moim życiu. Nie uległeś. Nie uległem tego, ale zrozumiałem, okej, on jednak jest i muszę dojść do tego miejsca, ufam ci. W ogóle wszystko jest w porządku, w ogóle teraz ty się tym zajmij, nie? I w moim życiu się przesunęło jakby poziom zaufania. Doszedłem do kryzysu. Czyli poddaniu też towarzyszy cierpienie. Oczywiście. Różnego rodzaju. Kiedy się poddajemy, kiedy się rozbrajamy w jakimś momencie. I to jest niesamowite, co Tadeusz powiedział, że właśnie jego pułap zaufania wzrósł. Tak, bo to jest najtrudniejszy moment. Najtrudniejszy. Kiedy ci się coś sypie, tak. Coś ci zabierają, coś wartościowego ci znika. I teraz w co tu ufać? Jak tu ufać? Prawda? I na przykład dla mnie fakt, że Bóg na przykład nie jest autorem cierpienia i moich problemów, to na przykład dla mnie to jest fundament. Oczywiście. Ja na przykład zawsze tak. Wiem, że... nie wiem, czy pamiętacie ten tekst z Izajasza w ogóle, że to nie. Bóg mówi tak, że tam jest jakiś problem, jest jakieś cierpienie, ale ode mnie to nie wyjdzie. Bóg mówi, to nie ode mnie wychodzi. Okay. To nie ode mnie wychodzi. Pamiętaj, to nie ode mnie wychodzi. Ja na przykład z czymkolwiek się nie spotykałem w życiu, to wiedziałem jedno. To było dla mnie wtedy, naprawdę, to było dla mnie takie zamknięcie tej głównej demonicznej furtki, bo nie od Boga to cierpienie. Tak, ale z mojej ręki, dalej jest napisane, ale zginie ono z twojej ręki. Słuchajcie, nawet w ogóle, a weźmy to, bo to jest w ogóle ciekawa rzecz. Ale ludzie stosują tą przeciwwagę, że pan cię wytapia jak złoto. Tak. Ale jasne, że w ogóle... To na ciebie będzie nastawać? To nie ode mnie to wyjdzie. Dokładnie. Kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Dokładnie. Zobaczcie, to jest w ogóle mocne. I to jest mocne, że w ogóle, że to nie ode mnie to jest, mówi Bóg. To nie ode mnie, ale właśnie ty przetrwaj to. Tak.
A wtedy ja zadziałam. No, ja też uważam, że ja zaczęłam obserwować takie coś, że jest pewnego rodzaju sztuka w tym wszystkim, bo ja na przykład zauważyłam, że miałam takie tendencje, że kiedy się zaczęłam zderzać z jakimś cierpieniem, to jakby się chciałam uciec od tego cierpienia, tak? Czyli na przykład ktoś mnie zranił, no to już się izoluję, uzbrajam się, już nie współpracuję, tak? Już nie rozmawiamy, prawda? I jakby to się tak nieoficjalnie też, nie? Że po prostu no, nie rozmawiam z kimś, tak jak może kiedyś rozmawiałam, bo jakby nie chcę się drugi raz z jakimś cierpieniem zderzać. Że to jest taka forma pewnej obrony też, że jakby niekoniecznie chcemy się zderzać z jakimś cierpieniem. No bo się nie chce cierpieć. Przecież jak było z prawo jazdy twoim? Przecież ja pamiętam w ogóle... To była historia długa. Ile ty razy te prawo jazdy zdawałeś? Słuchajcie, ja już w końcu... Później też przestałam liczyć, ale tak jak sobie to wszystko sumuję, to na przestrzeni chyba tych 8 lat, jak ja podchodziłam i zarzucałam, i podchodziłam, i zarzucałam, to minęło około... Było chyba około 20, słuchajcie. Podejść. 20 podejść. I ja pamiętam, jak my rozmawialiśmy w tym czasie, jak ty chciałaś uciec od tego nacisku, bo i płacz był, i czego tam nie było, kurczę, żeby tylko zwiać. Już pod tym koniec, tak. No. Ja już nie zapisuję na kolejny egzamin, ja muszę sobie odpocząć, a ty wracaj się zapisuj. Ja po prostu mówię... Tak, no, dzwoniła po każdym tym, mówi, ja już teraz nie. Ja mówię, nie, idziesz zaraz do Wordu, nie pójdę do... Ja mówię, pójdziesz do Wordu, zapiszesz się i zdajesz. Bo co? Bo cierpienie jest bolesne. I w ogóle to się łączy z taką filozofią w ogóle, bo wiecie, człowiek nie lubi bólu. Bo my nie jesteśmy w ogóle stworzeni, żeby lubić ból. W ogóle to człowiek jest, nie wiem, czy wy zauważyliście, że człowiek w ogóle ma o wiele więcej funkcji samozachowawczych niż funkcji rozwojowych. Zauważyliście to? Tak. To jest niesamowite, że zobacz na przykład mięsień, rozumiesz, jak ty nie ruszasz się, to on natychmiast się będzie kurczył. Weź się, nie poruszaj 3 dni, od razu ci się kurczą mięśnie, bo one się chowają. Chcą być malutkie. W ogóle człowiek chce być malutki, żeby jak najmniej energii zużywać, jak najmniej, zobaczcie, lepiej nam się śpi, niż nam się chodzi. Prawda? Lepiej nam się w ogóle odpoczywa, niż nam się pracuje. No kurczę, to jest normalna sprawa u każdego człowieka. Jak człowiek na przykład przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj, ja uwielbiam pracę, ja powiedział, ty masz chorą głowę. Masz coś z głową, bo jeżeli ty lubisz się męczyć, tak, na przykład wstać, nie wiem, o 3 rano, kurczę, i zapieprzać 12 godzin młotem, no to ty naprawdę jesteś dla mnie człowiek chory psychicznie. Rozumiesz? Bo człowiek jest skonstruowany tak, żeby nie bolało, żeby było miło, żeby było dobrze. Nie lubimy, jak nam zimno, nie zrobimy, jak za gorąco. Nie lubimy cierpieć. Bo w ogóle człowiek nie jest przeznaczony do cierpienia. Tak. I to w ogóle wskazuje na to, na ten pierwszy raz byłem, nie do cierpienia. Dlatego chcę się uciekać. No. Jakąś taką piękną historię słyszałam, to było z takiego amerykańskiego kościoła, tam jest jakiś taki lider uwielbienia, który opowiadał, że jak on był dzieciakiem, no to jego matka się nawróciła i oni byli bezdomni. No i ona była samotną matką i ona sama wychowywała tych dzieciaka, więc tam po prostu były takie trudności. W Ameryce nie ma za bardzo socjalu, więc jeżeli ona nie pracowała, no to nie było gdzie mieszkać, nie było z czego jeść. I on opowiadał, jak on kiedyś jako dziecko obserwował to swoją matkę, jak ona się modliła, że mimo tego, że nic nie miała, to ona się tak modliła, tak Boga wychwalała, tak w ogóle dziękowała mu, w ogóle za cokolwiek miała, taka była wdzięczność w niej, że i taka ufność, że Bóg jakby, że o nią zadba, mimo tego, że w kartonie mieszkała. No i on zawsze to wspominał, dlatego że to bardzo zbudowało jego wiarę, tak niesamowicie, tak? No i facet jest teraz jakimś tam, no takim znanym usługującym w Stanach. I chciałam się zapytać, czy wy macie takie jakieś doświadczenia, coś takiego, że w ogóle było coś takiego, że trwaliście w wierze, to było trudne i potem był jakiś, wiesz, taki przełom ciekawy. No. Ja nie wiem, no zaczynajcie, bo to chyba każdy z nas w ogóle to miał. Ja powiem tak, ja miałem bardzo dużo takich rzeczy, na przykład stany zdrowia. Tak. Jakieś. Ja w ogóle byłem chorowitym człowiekiem. Okay. Ja od dziecka byłem chorowitym człowiekiem. Ja miałem od dziecka słabe płuca, no w ogóle różne rzeczy miałem słabe.
w ogóle byłem słaby fizycznie. I tak jak ja się nawróciłem, dowiedziałem się o uzdrowieniu i pewne elementy, na przykład u mnie nastąpiły jako pewne cuda. Prawda? Na przykład rak mi zniknął z twarzy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast sięgnąłem po inne elementy uzdrowienia, gdzie ja przez długie okresy czasu trwałem w wierze, jednocześnie cierpiąc fizycznie. Prawda? I jak najbardziej, jakby każdego dnia człowiek wstawał i dalej mu było, nie wiem, ciężko oddychać na przykład. Mhm. I nic się nie działo. Tak. I nic nie wskazywało na to, że coś się wydarzy. I gdzieś tam człowiek się przebiegł, poruszał się, okazało się, że traci ten oddech, że no nic się nie, no jest źle, prawda? Człowiek cierpi. Chciało się zrobić masę różnych rzeczy, żeby tak nie było, prawda? Ale co? Ale wiara, która nie była dotykalna, ona była w ogóle promotorem tego, ona szła z przodu. Inne rzeczy, nie wiem, kościół zakładaliśmy pierwszy. Przecież ja pamiętam ten pierwszy kościół nasz, z tych bezdomnych ludzi, ten kościół był i tam z kadry, to w ogóle bezdomni i kadra tych bezdomnych, czyli opiekunowie i tak dalej, tam oni w tym kościele wszyscy. I teraz to szło jak po grudzie tam wszystko. Cały czas z czymś był problem. Przykład, nie wiem, 70 osób na ośrodku, a spiżarnie puste. A idą święta, idzie Wigilia, idą święta. No i teraz, a my nie mamy pieniędzy, żeby zapełnić to, prawda? I padają abstrakcyjne w ogóle dla świata informacje. Dobrze, to czym się zajmujemy? No to trzeba teraz wymyć wszystkie te lodówki, bo tam będzie pełno mięsa, pełno dobrych rzeczy. I ci ludzie w ogóle biedni, głodni, oni to wszystko myli, a my w ogóle w tym wszystkim twierdzimy, że to wszystko będzie zapełnione, prawda? Czy też jak było zimno, wszyscy w ubraniach, zimno, jest nam niedobrze, prawda? A tutaj już szykujemy, że węgiel przyjedzie i tak dalej, nie? No i rzeczywiście jakiś czas później przyjeżdżają jakby samochody z jedzeniem. Jakiś czas później dziesiątki ton węgla przyjeżdża, prawda? Tak. Ale no, trzeba było w zimnie wytrzymać, trzeba było wytrzymać w sytuacjach głodu, trzeba było wytrzymać też patrzenie tych ludzi, którzy na ciebie się tam patrzą, jakby chcących od ciebie pomocy, prawda? Tak. Jest no to jak na idiotę, bo ty coś mówisz, a w ogóle się nie realizuje. Więc jakby moim zdaniem wiara, no w moim życiu przynajmniej, ona była okupiona wieloma formami cierpienia, psychicznego, choćby też takiego, że stawałem się idiotą w ludzkich oczach, tak. Że właśnie, nie wiem, wodę miałem w kolanie, siedziałem w domu i pamiętam i moja mama i Agata, jeszcze to były początki naszego tam chodzenia z Bogiem, tak. Mówiły, no idź do lekarza, idź jakby ten, no bo też same nie wiedziały, że można tak. Inaczej, a ja nie, boli mnie, prawda, ale ja jestem zdrowy, po prostu i chodzę z tym bólem, no, nikt mi nie powie, że ból nie jest cierpienie. Jasne. Tak. Ale chodzisz z tym bólem, chodzisz na tej nodze. Chodzisz, wierzysz. Gdzieś ta wiara cały czas jest przed tobą. A ja mam jeszcze takie pytanie tak do ciebie, Artur, bo to mnie tak ciekawi na przykład, że ty jako lider, jako apostoł, czy przeżywasz kiedykolwiek takie cierpienie na przykład związane z tym sprowadzeniem ludzi? Że na przykład ktoś jednego dnia ci mówi, wow, kocham cię, w ogóle zmieniłeś moje życie, w ogóle zanim tu przyszedłem, byłem zagubiony, zagubiona, odrzucona, zademoniona, a później mówi, odwraca się napięcie, mówi do widzenia, jesteś antychrystem. Jest to... Cierpisz przez to? Cierpię zawsze. Cierpię zawsze, bo musiałbym nie mieć układu nerwowego, żeby nie cierpieć. Jak odrzuca mnie drugi człowiek, zawsze, bo wiesz, usługując człowiekowi, wkładasz w człowieka część siebie. Mhm. Ja w ogóle uważam, że każdy usługujący, który usługuje realnie w Duchu Świętym, wkłada w drugiego człowieka część siebie. Ja nie sądzę, żeby mogła być taka usługa, realna usługa, nie?
Więc jeśli wkładasz część siebie i człowiek ciebie zostawia, to ci zabiera część ciebie. Tak jakby ci wyrwał kawałek serca. Okay. On ci zabiera to. Rozumiesz? I ty jesteś z taką dziurą pozostajesz. To ja nie chcę tutaj mówić, że ja się do tego przyzwyczaiłem, bo ja się w ogóle nie chcę do tego przyzwyczajać. Okay. Powiem w ten sposób. Kiedyś mi Duch Święty powiedział, pamiętaj, to jest taka jedna, bo ja mam tak poukładane te rzeczy, które mi powiedział Duch Święty, jedna takich z czołowych rzeczy na samej górze to jest to, pamiętaj, żebyś nie meblował swojej celi. Że cela nie jest po to, żeby ją umeblować. Cela to jest po to, żeby z niej wyjść. Okay. To się nie mebluje celi, nie maluje się, nie odnawia, wiesz tak, o co chodzi. Nie ozdabia, bo to się w celi trzeba wyjść, prawda? Tak. Ja nie chcę się przyzwyczajać do tego, tak, że będę zatwardzony na ludzkie odejścia, na odrzucenie. Okay. Nie zamierzam. Nie zamierzam tego zrobić. Natomiast nie chcę cierpieć, ale zdaję sobie sprawę, że zawsze będzie mnie dotykało to cierpienie, bo ono jest poza mną. Poza mną. Ja musiałbym zrobić sobie krzywdę emocjonalną, żeby się zamknąć, zamknąć na to. Albo się nie zaangażować w człowieka. Albo się nie zaangażować, zgorszyć się, tak, bo też wielu kaznodziei się gorszy i nie angażuje się w człowieka. Tak. Ja jak uczę ludzi, przede wszystkim liderów, ja mówię, ty otwórz się na ciosy ludzi. Otwórz się. Jeśli chcesz realnie usługiwać, niestety, ale musisz zdjąć tą gardę. Wiecie, my wszyscy mamy gardę, jako w ogóle każdy z nas tutaj, jak siedzimy, to jesteśmy usługującymi, tak, usługujemy ludziom. I gardę trzeba zdjąć. Nie zdejmie się gardy, no to się nie dotrze do człowieka. No ale jak, tak, się zdejmie gardę, tak, to ci ktoś może załadować nóż w serce. No i teraz, jak ci, i teraz nikt mi nie powie, że jak ci ktoś ładuje ten nóż w serce, to nie boli. Boli. Odrzuca ciebie, odrzuca twoją prawdę, odrzuca to, co w niego włożyłeś. Tak. I cię boli. No i cię boli. I to jest, to cierpienie jest. I ja nie zamierzam z nim walczyć też, bo dlaczego miałbym z tym walczyć? To jest po prostu taki naturalny element. Tak. Wiecie, tak jak nie wolno walczyć z naszym układem nerwowym, na przykład modlić się do Boga, Boże, ja nie chcę czuć w ogóle, chcę, żeby moje ciało było odporne na ból. Bo jak takie coś się pomodlisz, rozumiesz, to w przeciągu najbliższych miesięcy diabeł cię zabije. Dlatego, że ty nie będziesz czuł, że dotykasz na przykład ognia. Dokładnie. Rozumiesz, o co chodzi? Że ty dotykasz ognia i zaczniesz się palić i nie będziesz wiedział, kiedy się palisz. I że to Bóg ci włożył te wszystkie w ogóle, wiesz, końcówki nerwów, żebyś ty czuł ból. To jest ważne, prawda? Jak będziesz się modlił do Boga, Boże, zabierz mi strach, rozumiesz, tak, ten naturalny strach, to za tydzień możesz wyskoczyć przez okno. Tak. Będziesz miał dużo energii w sobie i akurat wyjdziesz przez balkon. Wiesz, o co chodzi? Bo nie będziesz miał naturalnego blokera, prawda? Więc ja nie chcę, żeby takie cierpienie, nie modlę się, żeby to cierpienie zniknęło, bo to by mnie kosztowało zatwardzenie serca. Okay. Więc towarzyszy ono. I do końca życia będzie mi towarzyszyło. Więc ja nie chcę się do niego przyzwyczajać, ale gdzieś ono sobie gdzieś tam swoją drogą, tak, przemierza ten czas, nie? No. Tadeusz, a ty masz jakieś przykłady takie, coś, co cierpiałeś, a potem okazało się, że wyszedłeś z tego zwycięsko? Znaczy, ja generalnie jakby patrząc na swoje życie tak z perspektywy czasu, to w ogóle to jest notoryczny stan tak naprawdę, dlatego że w moim przypadku nie da się inaczej. Ja sobie pomyślałem taką rzecz. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ja tak nie miałem, ale jest grupa ludzi, która tak ma, że jak na przykład rosną, to bolą ich kości. Czyli proces rośnięcia jest szybszy na tyle, że reszta trochę nie nadąża, więc odczuwają ból. Ja na przykład w wielu miejscach, jak podjąłem decyzję, że chcę iść za Bogiem, chcę realizować w ogóle i żyć w ten sposób, co jakby Jezus był tym przykładem, jest, to muszę wychodzić poza swoje granice, a ja miałem bardzo dużo granic. Tak, ty miałeś tak, z tym zawsze problem. I jakby te wszystkie granice, w ogóle przechodzenie, to było dla mnie ból. Ja nie walczyłem na przykład z jakimiś tam fizycznymi problemami, nie miałem takich problemów, ale natury psychicznej, czy wychodzenie z lęku, czy na przykład właśnie, jakie ja miałem systemy obronne. Na przykład, ja wszystko musiałem mieć poukładane i zawsze jeśli jakiś tam system A nie zadziała, to mam B.
jeśli B nie zadziała, to mam C. I miałem tak pokładane życie. I teraz jak wyprowadzić człowieka z systemu uczynkowości, nie? Że jesteś pozabezpieczany różnymi rzeczami, gdzie za tym stoi lęk, niemądrość. Ja uważam, że jestem mądrym człowiekiem. Jak mam jedną pracę, drugą, trzecią, to jestem mądrym człowiekiem. A tu dochodzi jakby informacja, okej, ja się boję. Jak stracę pierwszą rzecz, to okej, to już trochę drży, ale jeszcze mam dwie. A jak stracę tą drugą, to już jest bardzo źle, no bo już nie zostaje tylko jedna. Nie? Ja jakby wychodząc z tych po prostu lęków, no to mnie wszystko szarpało. Ja pamiętam taką rzecz, to na samym początku chodzenia z Bogiem i te rzeczy jakby budowało moją wiarę. Pamiętam, Malwina pojechała chyba do Brukseli, w ogóle zabrała wszystkie pieniądze. Nie było nic, nie? Zabrała kartę i to nie mam nic. Przeszukałem w ogóle wszystkie skarbonki, nie mam nic, mówię, jest źle, okej, mówię, nawróciłem się i w ogóle już mam źle, nie? Już mam pod górę, nie? I tak szukam, przewaliłem portfele, no nie mam nic, nawet z tych skarbonek, w ogóle no nic nie mogłem wykukać, a dzieciaki nie miały jedzenia, nie zabrakło mleka. I w którymś momencie tak usiadłem i mówię, okej, dobra, to jedno już wiem, jestem twój, a Artur mówi, koń ma wielki łeb, niech się martwi, to powiedziałem, jestem twój, no to się martw, i poszedłem spać. Nie? Następnego dnia wstaję rano, nie sięga do tego portfela, patrzę, tam jest 150 zł. Amen. Nie? I w ogóle jakby to mnie też szarpnęło, bo to nie jest takie coś, że powiedzmy, okej, w ogóle w ogóle to normalna rzecz, nie? Dla mnie to nie było normalne. Mnie to po prostu rozciągnęło, że aż mi po prostu głowa bolała. I zacząłem tak analizę, okej, gdzie ja pomyliłem się, ja musiałem sam włożyć. Ja już dochodziłem do takich absurdów, nie? Że ja sam sobie włożyłem te 150 zł jak jakaś fasola, nie? I potem sam się zaskoczyłem następnego dnia, nie? Mówię, nie, okej, jestem normalny, nie zrobiłem tego. To teraz skąd to się wzięło? No on, przyszedłem do niego, nie? Amen. Zaufałem mu, więc on po prostu to zrealizował. I te rzeczy w ogóle towarzyszą mi, bo jest napisana taka rzecz, z wiary w wiarę, nie? I jakby ja przechodzę w swoim życiu wierząc o różne rzeczy, które czasami się manifestują bardzo szybko, a niektóre trwają w jakimś tam odcinku czasu, nie? Na przykład wiele rzeczy dotyczyło moich gdzieś finansów i rzeczy się porozciągały w czasie. To nie było tak na pstryknięcie palca, czy tam wciska memory file, w ogóle już tam w ogóle aniołowie lecą i tak dalej. Nie. Ja pamiętam, a propos fizyczności, to miałem taką jedną rzecz, o którą wierzyłem. Ja jak byłem w podstawówce, to spadłem, ja wiem, to chyba z 5 metrów spadłem na ręce i połamałem sobie wszystkie kości nadgarstka, nie? I całe życie mnie to bolało. I gdziekolwiek to tam mi trzaskało w ogóle i tak dalej, mi po prostu bolało, że no, popracowałem trochę rękoma i już jest ból. I tam wiązałem sobie ręce w ogóle i tak dalej, próbowałem uciekać od tego. No nie ma na to lekarstwa, oprócz jakiejś tam powiedzmy operacji, gdzie i tak by to niewiele pomogło, nie? Tak. Ale mówiłem, okej, w ogóle w ranach i sińcach jest moje uzdrowienie. No to zacząłem się tego trzymać, okej, dobra, ja nie zwracam na to uwagę, przestałem już w którymś momencie wiązać sobie te ręce. I pamiętam, pojechaliśmy do Kijowa na konferencję i mówię, okej, to jest ten czas, żeby to zadziałało, nie? Ręce sobie, pamiętam, było uwielbienie, wznoszę ręce do góry, nie? I mówię, okej, to jest ten czas. I w którymś momencie czuję, jak mnie ciągnie coś do góry za ręce. Zaczęło mi po prostu nadgarstki, chrupnęły mi i potem przestało mi boleć. Nie? Trwało to powiedzmy od jakieś półtora roku. Od momentu, kiedy zrozumiałem, okej, w ranach i sińcach jest możliwe, żeby te rzeczy, które popękały mi, tak, żeby one się ponaprawiały, nie? I to, że na przykład czasami trzeszczą mi gdzieś tam nadgarstki, one mnie nie bolą. Ale też ja pamiętam taką rzecz, bo ty miałeś ogromne problemy w ogóle z takim zarządem, nie? Pamiętam, jak my się poznaliśmy, bo ty byłeś zawsze dobry pracownik, ale jak ty miałeś czymś zarządzić, jak ty miałeś na przykład być, nie wiem, tak jak przedstawicielem handlowym zaczynałeś tam być, pamiętam, jak ty opowiadałeś, że ty rzygałeś z nerw, jak jechałeś podpisać jakiś kontrakt. Ja byłem najlepszy w ogóle, bo ja potrafiłem ludziom sprzedać wszystko, jeśli tylko dotarłem do człowieka. I największy problem to było I zacząłem z nim komunikować. Tak, i skomunikować. I teraz ja na przykład, jak ty przechodziłeś potem na swoje, pamiętam, kiedy ty wychodziłeś z etatu, to też, wiesz, jakby musiałeś chyba stoczyć ogromną walkę z zarządzaniem ludźmi. Ale oczywiście. No bo to było ogromne cierpienie związane z tym, że gdzieś tych ludzi gdzieś się obawiałeś, to bo tak jak nieraz rozmawialiśmy, to było więc... No bo wiesz, bo jakby ja do ciebie, powiedzmy, że doprowadziłem do ładu, nie? I okej, umiem sobą zarządzić, bo to jeszcze nie znaczy, że można sobą umieć zarządzić, nie? Ja doszedłem do takiego miejsca, okej, zarządzam sobie, ale jest druga osoba.
i ona niekoniecznie robi to, co ja bym chciał. Ja pracuję u ciebie w firmie. Macie, wszyscy i obydwoje to znacie. W ogóle macie teraz jest problem i dochodzisz do miejsca, okej. Okay. Co mam zrobić? Nie wiem, zwolnić, urwać głowę, potrącić, w ogóle zdenerwować. Pomodlić się. Dokładnie. Gdzieś tam dochodziłem do... miałem taki kryzys, na przykład mówię, pomodlę się do ojca. W ogóle coś mu zrobił, nie? Mówię, okej. Ale to nie ten Bóg, to nie ten Bóg, to w niego wierzę. Dokładnie. Nie mówię, no nie mogę tego zrobić, nie? I jak, ja bym się musiałem nauczyć w ogóle i byłem poszerzany przez tych ludzi. I każdy człowiek, który dochodził do mnie do firmy, na początku te pierwsze dwie, trzy osoby, to było wyzwanie. Mówię, okej, okay, umiem już zarządzać jedną osobą. No dochodzi następna i znowu jest to samo, okej, okay, w ogóle no to mnie bardzo poszerza. Tym się muszę zająć i tym się muszę zająć. Potem kolejna osoba, tym, no ale to mnie bardzo poszerzało, nie? I ja przychodzę do Boga, naucz mnie w ogóle w pewien sposób być dla nich ojcem, wyciągać po prostu te talenty, które oni mają, bo to, co kiedyś powiedziałeś, że to, nie można, jakby nie, trzeba umieć wiedzieć od człowieka, co się oczekuje. No bo ja oczekiwałem od ludzi, że będą tacy sami jak ja. Ogarniają to samo, zrobią tak samo, myślą w ogóle jak ja, a to mrzonka była. Oni nie myślą o tym samym. Najczęściej jest mrzonka. Dokładnie. Ja musiałem wyjść z tego miejsca w ogóle i zobaczyć, okej, okay, ten się nadaje do tego, ale absolutnie do tamtego. Mówię, jak ja go tam wstawiłem, mówię, okej, okay, już się pomyliłem. Nie? I to było dla mnie straszne, bo tak najprościej było dla mnie zrobić coś takiego, obarczyć go winą, że on to źle zrobił. A pamiętam, Duch Święty mówi, ale ty tam go posłałeś, a po co go tam posłałeś? I to okej, okay, no to już jestem w miejscu błędu, bo on cię do tego nie nadaje, to trzeba innego tam wysłać, a nie tego, nie? Zobaczcie, jak kiedy przychodzi cierpienie w życiu człowieka, jak ważną jest rzeczą, już pomijając to, że te wszystkie podziały musimy zrobić i tą równowagę, tak jak Ewa powiedziała, tutaj sobie stworzyć, to potem angażować w to Boga. Właśnie jestem w czymś, jestem w problemie, tak? Przyjdź do Ducha Świętego. Przyjść do tej sytuacji. Stąd ja zawsze twierdzę, że kiedy już my zrobimy te prawidłowe podziały, kiedy my odsuniemy Boga z odpowiedzialności tego, że On jest tutaj właśnie tym kreatorem cierpienia, kiedy my odsuniemy też tą filozofię, że z tych cierpień, które są spowodowane naszym grzechem, to też w jakiś enigmatyczny sposób bez pokuty wyjdziemy, tak. I zostajemy tylko w tym środowisku właśnie takim, że idąc przez życie, rozwijając się, będzie towarzyszyło cierpienie, to wtedy, kiedy my zapraszamy tutaj Boga do tego, no to my rośniemy jak na drożdżach. I tutaj można powiedzieć, że cierpienie, te cierpienie jest nawozem pod rozwój chrześcijanina. I ja na przykład tego doświadczam. Ja już nawet ja na nie narzekam. Ja mówię, okej, okay, ono jest, ale to jest jak nawóz. To jest takie bardziej wyzwanie, tak? Żeby robić pewnego rodzaju kroki, które... Oczywiście! Czy się bał, czy jakby nigdy nie był na powiedzmy, na takich pastwiskach, powiedzmy, tak. Czy w takiej pracy, czy w takiej... czy tego, czy tamtego człowieka, który nie zrobił. Ale ja chciałam jeszcze się wrócić do innego tematu cierpienia, bo... Tu u nas w Kościele Mocy my też kładziemy nacisk na pewnego rodzaju oczyszczenie, typu warownie demoniczne, więc jakby chciałam też dotknąć tego tematu, że są warownie demoniczne, na przykład odrzucenie czy poniżenie i one są na przykład naokoło tego kręci się tam depresja i tego typu rzeczy. I to też jest forma cierpienia, z której ty de facto wyprowadzasz ludzi, tak, że to nie jest taka forma docelowa dla Bożego Syna. Absolutnie. Więc ja chciałam tylko jeszcze zapytać tutaj może Norberta i Ewy, czy macie jakieś takie świadectwa właśnie wzrostowe w związku z wychodzeniem z jakichś, nie wiem, czy odrzuceń, czy jakiejś formy takiej, która nie była docelową, wiesz, formą wzrostową, czyli to nie była taka ekspansywny rodzaj cierpienia, tylko bardziej taki rodzaj spowodowany właśnie tym, że gdzieś się wkradło odrzucenie, czy jakaś forma taka bardziej demoniczna. Nie chcesz jeszcze powiedzieć? Nie wiesz, dobrze. Macie materiał. Macie materiał. Ja się zgadzam, czyli nie wiem, czy się wyrobiłem. Mamy czas. Ja tak, jeśli chodzi o mnie, to ja mogę dużo powiedzieć. Pierwsza sprawa jest taka, że byłem człowiekiem z bardzo silnym odrzuceniem, poniżeniu i izolacji. Ja nie potrafiłam komunikować się ze światem zewnętrznym, też z ludźmi. Ja miałam bardzo duże problemy z tym. Ja się śmiałam, że ja żyłam
nie z ludźmi, tylko wśród ludzi. Jakby przechodziłam pomiędzy nimi, okay. ale nie miałam żadnych interakcji. Okay. One były bardzo śladowe, takie dość formalne. I to się ciągnęło wiele, wiele lat. Ja pamiętam, jak przyszłam do kościoła i po raz pierwszy jak przyszłam tutaj z pewną osobą i podeszły do nas liderki kościoła, tak po prostu chciałam nas zapytać, co tam, jak tam. Mm-hmm. We mnie się włączyła taka agresja, po co one tu przyszły, czego one od nas chcą, niech sobie idą. Ja po prostu, słuchajcie, ja mam bardzo łagodną osobowość, ale jakbym była trochę taka, wiecie, to ja bym tam przewaliła któreś po prostu, bo włączyła mi się agresja, że po prostu człowiek mnie osaczy. Ja to tak w ten sposób traktowałam, tak? Na tej zasadzie, że właśnie to jest jakaś forma ataku, nacisku na mnie. Później pamiętam, byłam na pierwszej grupie domowej, siedziałam sobie z ludźmi i po godzinie podeszła też do mnie, bo ja się w ogóle nie angażowałam, ja po prostu tam byłam jako taki obserwator, może tak powiedzieć. Przyszła po godzinie i mnie o coś zapytała i ja na niej komunikowałam się na zasadzie tak albo nie. I to było wszystko, na co mnie było stać. Już to, że nie uciekałam i byłam w tym gronie tych ludzi, to już było dla mnie dużo. Ja krok po kroku musiałam się uczyć tego, przyłamywać różnego rodzaju lęki i takie bariery, które były, bo też oczywiście później też doszła współpraca z Arturem. Natomiast, żeby oswajać się z człowiekiem, zacząć pracować właśnie na tym poniżeniu, wychodzić z tego krok po kroku. Tak samo jeśli chodzi o komunikację. No, tak. Komunikacja, jak to powiesz, naszą komunikację. Przybiegałam szybko, mówiłam coś do mojej perspektywy duchowego, bo moje poniżenie nie pozwalało mi powiedzieć coś po prostu. Ty teraz to mówisz wolno w ogóle. Tak gadałaś. Że tak, ale wtedy to było na zasadzie, no taka persona, to ja muszę z czymś takim wyskoczyć duchowym, w ogóle petarda. Tak, z mojej perspektywy mówiłam coś, ale mówiłam w takim tempie szybkim, żeby jak najszybciej w 30 sekund zamknąć zagadnienie i uciec. I nawet nie widziałam bardzo często już twarzy Artura, bo już byłam plecami do niego. Wiecie, to było na zasadzie nie ma mnie, nie? Bo ja się tak bardzo bałam ludzi i generalnie też nie potrafiłam się z nimi komunikować. Ja bałam się interakcji z człowiekiem. Dziś jestem w zupełnie innym miejscu, więc mówię, to trwało. To był proces, który przerabiałam i z Bogiem, i też z człowiekiem. Bo to było bolesne w różnych sytuacjach. Bardzo bolesne, dlatego że to było na zasadzie, Boże, w takim razie ja chcę się uczyć, komunikować z drugim człowiekiem i też w sytuacjach trudnych, bo ja zawsze unikałam takiej konfrontacji na zasadzie, nie wiem, jakiejś starcia. A przecież jest napisane, że jest potrzebny tak człowiek, żeby wyostrzyć ten charakter. Więc, więc generalnie ja unikałam jak mogłam. Mówię, Boże, to w takim razie ja wiem, że ja mam tutaj, nazwijmy to, braki. Ja potrzebuję poszerzyć się w tym, jak rozmawiać w trudnych sytuacjach z drugim człowiekiem, jak w ogóle też argumentować odpowiednio, być tym asertywnym, bo ja przyjmowałam taką postawę albo ofiary, albo takiej osoby bardzo biernej, wycofanej, która nie wypowie się, bo uważa, że jej zdanie nie jest ważne, nikt tego nie weźmie na poważnie. Więc ja się wolałam wycofywać, żeby też nie prowokować drugiej osoby do jakichś zachowań z mojego punktu widzenia agresywnych, na które sobie jakby, no nie poradzę sobie z nimi. Więc to trwało też, ale no dzisiaj zupełnie jest inaczej. No samo to jakby świadectwo, że ja tutaj z wami siedzę, rozmawiam jeszcze w ogóle przed kamerą. Ale jest bardzo dużo. Tak, tak bo... ja tam jeszcze zanim Norbert powie, to jeszcze powiem, że ja pamiętam, że dużo było takiego prowokowania z mojej strony, masy rzeczy u ciebie, które właśnie powodowały u ciebie ból. Ja sobie z tego zdawałem sprawę, że to jest cierpienie, bo my, a oczywiście ja tego nie nazywałem, nie mówiłem ci, że ty tam będziesz cierpiała z tego powodu, ale rzeczywiście pchałem cię w takie środowisko, też komunikacyjne, gdzie mogłaś być odrzucana, gdzie mogłaś być jakby przez kogoś poniżona i tak dalej. Czemu? Bo ja wiedziałem doskonale, że to spowoduje, bo wiesz, mamy do czynienia z człowiekiem w Duchu Świętym chodzącym. Tak. Czy to nie jest człowiek, to nie jest człowiek bezradny, tylko ten człowiek nie wie jeszcze, że on ma tą siłę w sobie. Tak. No to teraz mu pomożemy, prawda, i go jakby zrzucimy sobie na jakiś tamten i wiesz, i było dużo bólu, dużo łez, ale co było? Wytrwałość, prawda, i zaproszenie Boga do tego spowodowała, że to cierpienie no, nie zostawiło śladów. Tak, ja w momencie się zorientowałam, tak mówię, wystawiasz mnie specjalnie, bo już się zorientowałam. Proszę do tego człowieka porozmawiaj. I jak? Kurde, kontra taka, nie? Ale ja wiedziałam, że to służy do ku rozwojowi. Tak, ale tak, ale tak wyglądało siostrzeństwo tak naprawdę. Tak, powiedz normalnie. Znaczy, u mnie w wielu aspektach to było w ogóle od dziecka, bo ja byłem osobą i wycofaną, bo wiecznie byłem zepchnięty w ogóle. Ten ostatni sort, jak piąte koło wozu, które jest w ogóle niepotrzebne, jeździ w zapasie. Jak złapiesz gumę, to cię może kiedyś załomie. To jest prawda. Więc
Joga może być tak, że zajdzie ci powietrze z tego koła zapasowego i tak cię nigdy nie użyją. Dokładnie. Dokładnie. W ogóle nigdy nie byłem brany pod uwagę ani nic. Tak naprawdę bezpieczeństwo i bezpieczeństwo, w którym się poczułem, to był pierwszą osobą, to był Marcin Bóg, który stanął na mojej drodze i później został zabrany. Później był Artur. I tak naprawdę ja na tym pułapie zacząłem dopiero wzrastać. U mnie co by się nie działo. Wielokrotnie jak żeśmy jeździli, to ja się zasłaniałem, ja sobie mechanizmy zawsze budowałem. No tak, ty byłeś w tym dobry. Siedzieliśmy przy stole, a lęki wyniesione z dzieciństwa, że w ogóle czegoś dotknięcie na stole, to musiała być zgoda. Więc oczywiście, żeby nie było niestosownie, że źle coś wziąłem, źle dotknąłem, czy za dużo wziąłem z talerza, tak? To ktoś pytał, Norbert, czemu nie jest? Ja posnął. Tak. Mistrzostwo to było tak obronne i to było przeze mnie tak wyćwiczone, że osoba, która przyjmowała informację, że jestem kurczę, w ogóle od razu dawała spokój. W ogóle jeszcze jeżeli chodzi o wierzących. Wiele tych rzeczy tak powstawało. Najwięcej roboty, i to powiem szczerze, że tak naprawdę ta robota po dzień dzisiejszy trwa. To jest, kiedy na jednym z liderskich naszych Artur usiadł, mówi, chciałbym, żeby u ciebie grupa była. Ja mówię, okej. Okay. Ja mówię, w ogóle swobodny, bo się bezpiecznie przy nim czuję. Jest swobodny, że on ją będzie prowadził. Oczywiście z marszu, bodajże w niedzielę jest liderski, a już w poniedziałek od razu grupę, żebym się nie wycofał. Dzwonię do Artura, mówię, kiedy o której będziesz? A on, ale gdzie? Ja mówię, no na grupie. Chciałeś, żebym grupa mówiła. A tu już? Ja mówię, no tak, żebym się nie wycofał. Nie, ale to ty ją będziesz prowadził. Okej. Okay. I tu zaczęła się już bardzo wysoka półka pod górę lęków i wszystkiego, które w efekcie tylko ja w sercu swoim widzę. Nikt z zewnątrz nie jest w stanie zobaczyć tych lęków. Oczywiście pierwsza grupa od razu w lękach i we wszystkim foł wywalony w ogóle. Liczę, że Tadziu przejmie inicjatywę na grupie i ją poprowadzi, a Tadziu sobie wyszedł na podwórko na balkon. Bez góra. Ja oczywiście siadam w kuchni przy szafkach i mówię, nie będę z nimi. Co to jest? Nie. Siadłem i mówiłem, że nie będę z nimi rozmawiał. Siedzę i się trzęsę w środku. W efekcie chyba po przeczytaniu trzech linii, jak musiałem wstać, przeprosić w ogóle grupę za swojego focha, w ogóle za to wszystko. Okazuje się, że mnóstwo rzeczy lękowych, które były wprowadzone, to nawet na grupie. Jakby tu też jakby wyszło, grupa stała się takim lekarstwem dla mnie. Okay. Okazało się, że ludzie gdzieś tam coś ruszyli, no bo jakby wpuszczasz ludzi, no to ci tak, tu ci przestawią kubek, tu ci przestawią mózg, to. Lekarzu, ulecz tam się na... Wszystko się we mnie wie, od noży, poręczniki, tak, po wszystko. Talerze z lewej, talerze z prawej, kubek tu, szklanka tu, tu ściereczka, tu wody nie można. Wiesz, pierwsze reakcje, gdzie osoba podchodzi do zlewu, siedzę obok, tak jak tu mam zlew, człowiek zaczyna zmywać po sobie talerze, na niego ryczę w ogóle, co robisz, bo ja się nauczyłem wodę oszczędzać. Żeś krzyczał strasznie na ludzi na początku. Tak. I efekt jest tego, że w ogóle z automatu krzyknięcie na człowieka, i wiem, że to jest lękowe, oczywiście od razu idzie za tym, w ogóle słyszę, przecież ja płacę twoje rachunki. Mówię, o Boże, w ogóle. Przepraszam w ogóle, od razu przepraszam człowieka, od razu w ogóle nazywam. Ja z automatu przed ludźmi nazywałem rzeczy. Gdzieś w ogóle deficyty, braki małżeństwa, tego wszystkiego, posypane małżeństwo, rozwód w ogóle. To wszystko było lękami takimi przetworzonymi w ogóle. Czyli konfrontowałeś te wszystkie rzeczy z marszu. Ja wszystko. Mimo że cierpienie, mimo że był ten ból w tym wszystkim. Tak. I takim największym cierpieniem fizycznym i psychicznym, ja uważam dzisiaj w ogóle, że to, że on wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia, mi dało w ogóle siłę, bo takie największe to przeżyłem przy moim synu. Kiedy dochodzi do rozwodu, ja wychodzę z domu i ja go nie mam możliwości zobaczenia. Każda sytuacja z nim zobaczenia kończy się tym, że jest mi wyrwany gdzieś tam z ręki, w ogóle różne takie w ogóle rzeczy. Ale tu mówię, rany powstawały po obydwu stronach, bo jakby
Ja miałem ogłosić Ewangelię, a nie się żenić. Z deficytu żenię się. Żenię się w ogóle, niszczę człowiekowi po części życie, rujnuję. Bo gdybym tam nie wszedł, człowiek by nie miał zrujnowanego życia. Efekt jest jaki jest. Ale dochodzę do miejsca, w którym w ogóle z moim synem muszę się rozstać. I w ogóle siadam przed Bogiem i mówię, to Ty go dałeś, tylko Ty go możesz odebrać. Ja go puszczę. Jakbym z kim bym nie rozmawiał, to wręcz zderzałem się też w ogóle z opinią ludzką, że takie zostawienie w ogóle dziecka jest tak. W ogóle złe z mojej strony. Chrześcijaninie. W ogóle, że nie dbam, że się odwróciłem. Tak. Poparcia do tego nie było. Nie. Zero. Zero poparcia, tak. Stoisz w tym sam. Nie masz nic. Tylko przyjrzałem tak w ogóle, mówię, wiem, co tworzy wojna. Jeżeli byłem w stanie jakby mieć 1000 argumentów, żeby wyrwać to dziecko, ale okazuje się, puszczam rzeczy, wycofuję się, odpuszczam, dochodzę do miejsca takiego, że to on zaczyna napierać, że chce być, że chce przyjeżdżać. I wszystko w ogóle zaczyna być wyreperowane, fakt, że to trwa w latach. No tak, to trwało parę lat. Ale z mojej strony jest cały czas praca. Każdy ból, każdy w ogóle grzech, włącznie z tym, że na przykład grupę zaczynam prowadzić. Deficyty w głowie poburzone, wszystko tak. Gdzieś w ogóle przed grupą jakieś 10, pół godziny, tak. Siedzę przed laptopem, pornograficzne filmy w ogóle i nie wiadomo co. Lider grupy. Wchodzą ludzie na grupę, a ja w ogóle nie umiem się do nich odezwać. Ja pokutowałem publicznie. I ja w ogóle siedzę, w ogóle nie wiem, gdzie głowę wsadzić, jak z ludźmi rozmawiać. Mówię nic innego, tylko muszę się przyznać. Muszę się przyznać. Raz, drugi, trzeci. Przepraszam, okazuje się, że obnażenie tego w ogóle brudu, tak? Powoduje, że w ogóle ja, chcąc w ogóle sięgnąć kolejny raz po ten sam temat, okazuje się, że zaczynam wiedzieć, że za chwilę będę musiał znowu przeprosić. Łatwiej w ogóle nie dotykać tematu. Czyli co ciekawe, nawet cierpienie było w stanie człowieka tutaj stymulować i napędzić. Nie? I tak naprawdę to po dzień dzisiejszy trwa. Ja naprawdę, jak z ludźmi rozmawiam na grupie i tak dalej, wiele moich słabości, które ja niejednokrotnie zdążyłem gdzieś dotknąć elementu, już wyszło, no nie? Ja nie czekałem, że on się rozwinie, żebym ja mógł o nim złożyć świadectwo w ogóle, nie wiem, za 2-3 miesiące. Tak. Ja go wywlekam od razu do wierzchu. On mi pomaga w ogóle, lęk, który przy tym towarzyszy, a tych lęków jest naprawdę mnóstwo. Od zachowania po w ogóle bóle, w ogóle łzy i tak dalej. Ja go wywalam od razu przed ludźmi, z którymi siedzę, z którymi się czuję blisko, których kocham. Okazuje się, że to w ogóle ułatwia, rozszerza widok widzenia w ogóle całego aspektu błędu, grzechu czy tak dalej. I cierpienie nie jest takie już wtedy. Tak. Okazuje się, że w ogóle wszystko. Tu niby już jest silny, bo na przykład w waszym towarzystwie będę już swobodnie rozmawiał. No ale okazuje się, jakby jedna z takich gdzieś tam niedawnych sytuacji, przychodzi SMS do takiego ścisłego grona, żeby pomóc człowiekowi. I moja żona dostaje identycznie. Patrzymy na siebie, ja odwracam się z telefonem, bo uruchomiłem w ogóle lęki wybywać, więc zacząłem się w ogóle swobodnie czuć, żeby powiedzieć mojej żonie, odpisz sama. Okazuje się, dochodzi w ogóle, nie ty odpisz. Mówię, nie ty odpisz. Do ciebie przyszedł sam. Nagle jest w ogóle przekomiczne, jak w ogóle moje, a przy tym mi towarzyszy lęk, że ja jej mówię nie. Że ja w ogóle przeciwstawiam się temu, że ja za nią coś zrobię. Jakby wsadzam ją w tą odpowiedzialność, bo to też mnie nie leczy. I okazuje się, że pierwsza reakcja w ogóle przekomiczna jest. Patrzę, mówię, nie mam telefonu, bo bym cię nagrał. Pokazała się fakt. Okazuje się, że z automatu też, bo chwilę później mam świadectwo, że ona w rozmowie później z człowiekiem łatwiej okazuje się, że może i ona przekazać informację. Że te moje w ogóle wypchnięcie, weź za to odpowiedzialność, przy moim lęku, tak?
pozwoliło jej też w ogóle rozmawiać z kolejną osobą w ogóle. Tak. Przełamanie siebie w tym. Ale lęki jeszcze taką ważną rzeczą są zaraźliwe. Okay. Bo ja zaraziłem na przykład swoimi lękami i obawami moją żonę. Okay. Bardzo szybko zobaczyłem na przykład temat grupy, domu, tego wychodzenia z tych zaburzeń, w tym cierpieniu, w tym wszystkim, tak? Choćby noże, które w ogóle większość ludzi znało, chyba przeklinę znamy, ale jak ja stałem, wycierałem, kto do zlewnia, wycierałem do szufladki, bo jego tam miejsce było. I okazuje się, że ten nóż dotyka skrzywienie, które podałem w tym lęku w ogóle, w tych obawach, tak? Okazuje się, że moja żona parę miesięcy później siedzi mi przy śniadaniu, jak robię kiełbasy, jest ryknięcie mojej żony do mnie, co ja robię z nożem. I ja mówię, przepraszam, o co ci chodzi? Tępisz nóż! Ja mówię, nóż jest do krojenia, a tam mamy osełkę do ostrzenia w ogóle. Ale przez to, że te rzeczy nazywałem, wywlekałem do wierzchu jakby przy każdej sytuacji, pozwoliły mi wypchnąć lęk. I przechodzenie właśnie z lęku też w cierpienie, bo lęk, jak przyglądam się dzisiaj, wiele lęków towarzyszyło mi i budowało we mnie cierpienie. No tak, no bo ja wolałem się wycofać, zdusić w sobie w ogóle, ja posiedzę z tym sam, ja się nie podzielę. Ale wywlekanie, bo to sformułowanie, wywlekanie to jest ciekawe sformułowanie, że właśnie to, bo to jest angażowanie Boga w to. Tak. Bo to jest angażowanie Boga. No tak, właśnie ja chciałam teraz tę chwileczkę poświęcić temu tematowi wywlekania właśnie, bo ty robisz coś unikalnego tu w Kościele i w Federacji Apostolskiej, że właśnie koncentrujesz się na tym, żeby wywlekać tego diabła. Tak. Żeby wywlekać właśnie te lęki, te warownie, tak. Różnego rodzaju brak spójności, tak. I brak pewnego wzorca prawdy, tak. Który gdzieś się tam, to jest jakiś taki de facto program, który gdzieś tam został załadowany, czy to przez rodziców, czy to przez system religijny, czy to przez system rodzinny, czy w ogóle społeczny. Natomiast chciałam się ciebie osobiście spytać, że kiedy ty w ogóle stawałeś na tą drogę, żeby to, żeby złożyć taki program razem, tak? Mhm. Program oczyszczenia, który również wiązał się z cierpieniem, tak. Obnażania siebie i to nie jest łatwe. Nie jest łatwe. To nie jest łatwe być tak autentycznym, żeby powiedzieć, tak jak Norbert przed chwilą powiedział, że właśnie tu prowadził grupę, a tutaj... przed grupą pornosa. Tak, i naprawdę, i uważam, że właśnie to jest nagminne w świecie chrześcijańskim, że się wszystko spycha, jakby gdzieś w róg, pod stół, chowa się te wszystkie rzeczy, a się przychodzi do kościoła z taką chrześcijańską miną, halleluja bracie, prawda, że jest taka niespójność i hipokryzja pewnego rodzaju. I to, bo to jest jeden z kluczowych w ogóle uderzeń diabła w kościół. Tak, okej. Okay. Ale powiedz mi, bo chciałam tak specyficznie się spytać, czy ty masz takie świadectwo, że ty sam przełamywałeś pewnego rodzaju opór, żeby tego nie obnażać? Tak, teraz ci pokażę coś. Ja wam przede wszystkim pokażę rzecz, na której ja zbudowałem to, a jak ja to zastosowałem najpierw do swojego życia. Okay. Przeczytałem kiedyś taki fragment, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz żeby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto raz nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. I teraz to był klucz. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, a ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, by nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wszystko wyszło na jaw. Ja to przeczytałem i mówię, o Boże. Czyli światłość, którą Ty jesteś, jest neutralizatorem ciemności. Okay. To jest neutralizator. Okay. Ja tu zobaczyłem zasadę Bożą. Neutralizator. Ale żeby zastosować ten neutralizator, trzeba było dokładnie pójść krok po kroku i wprowadzić tą zasadę.
czyli wyprowadzić ciemność do światłości, a nie odwrotnie, tak jak mnie uczono wcześniej. Mnie uczono, że Bóg jest tak wielką światłością, że On oświetli każdy grzech. Tak. A ja zobaczyłem, że to jest kłamstwo religijne. Ja zobaczyłem, że za wyciągnięcie grzechu do wierzchu jest odpowiedzialny narodzony z Bożego Ducha człowiek. Okay. I zacząłem to stosować u siebie na dzień dobry. I kiedy ja zacząłem to stosować... Ja się oparłem znowu na wersecie tym, rozbił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. Na pokaz. Tak. Odniósł się ich tryumf. Ja odniosłem to, że ja wszystko muszę wystawić. No właśnie. Odnosząc w tym sukces. Jak ja się potem przyglądałem na te twoje ruchy, ja zaraz o tym wspomnę, bo ty byłeś takim jednym z pierwszych ludzi, na których życie mogłem się przyglądać od początku, ale ja kiedy zacząłem to stosować u siebie, to ja zacząłem realnie wyciągać do wierzchu wszystkie moje błędy. I te wyciąganie do wierzchu było cholernie bolesne i przynosiło mi masę cierpienia. No tak. Bo to nie polegało na tym, że ja miałem jakby środowisko leczące. O, idę sobie teraz do lekarza, do terapeuty, do pastora, ja mu to wszystko będę wykładał i tak dalej. Nie, 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 nie. Okazało się, że to nie jest ten model. Tym modelem było to, aby społeczeństwo, które mnie otacza, zaczęło się ode mnie dowiadywać o tym, jaki ja jestem naprawdę. Okay. Rozumiecie? I teraz ja daję przykład. Jestem już narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. To jest początek mojego nawrócenia i ja zaczynam pracować, to zaczyna we mnie pracować. Jednocześnie jestem jeszcze bardzo silnie zdemonizowany. Dla wielu, którzy być może nas słuchają, ludzi, to jest w ogóle niepojęte. Natomiast rzeczywiście jestem bardzo silnie zdemonizowany i mam różnego rodzaju zaburzenia. I pamiętam, jak dzisiaj idę sobie przez Warszawę, mam swoją wielką Biblię ze sobą w plecaku. Byłem po takim fajnym podpisaniu kontraktu na takie prace budowlane, bo tam zacząłem takie roboty budowlane sobie spore. Idę sobie, fajnie, cieszę się, śpiewam sobie piosenkę, wszystko daję Jezusowi, idę do burdelu. Szedłem do burdelu. Do burdelu tam na ulicy Poznańskiej, byłem w kościele zielonoświątkowym i byłem tuż po ślubie z Agatą. Już byłem, jak byłem z nią po ślubie. I idę sobie do tego burdelu, do prostytutki, cały czas z pieśnią na ustach. Dlatego ja też to mówię, do jakiego stopnia hipokryzja u człowieka, który utrzymuje w sobie ciemność, jest w stanie go prowadzić, bo ludzie w ogóle sobie nie zdają sprawy, że to my dajemy diabłu przystęp, a nie diabeł przychodzi do nas. Diabeł jest słaby i cienki. Tak. Diabeł potrzebuje od chrześcijanina środowiska, tak, w które on może wejść, takiego lepu, łapki takiej, za którą się chwyci. No i taką łapkę miał we mnie. Ja sobie idę, jestem pełnym hipokrytą, bo sobie śpiewam w ogóle tą piękną pieśń, idę do tej prostytutki, mam z nią seks, płacę 80 zł i w ogóle ciemność mnie przykrywać zaczyna od góry do dołu. Pamiętam, siedzę na tej melinie na stołku, czy tam na czymś i mówię koniec. A jeszcze byłem wtedy w takim środowisku, które wmawiało mi, że mogę stracić zbawienie, więc mówię, straciłem zbawienie, pójdę do piekła teraz. Pójdę do piekła, koniec po mnie. Więc, ale co? Zaczynam pracować na tej zasadzie. Dlatego ja jestem dzisiaj fanatykiem prawdy Bożej. Zobaczcie, jestem w stanie okropnym w tym miejscu, w tym burdelu, okropnym stanie. Nie mam jakby tutaj mentoringu żadnego, takiego jak my tu dzisiaj mamy i tak dalej. Co robię? Wybiegam stamtąd, zbieram się do kupy, wybiegam, biegnę. Strach, demoniczny strach jest tak duży, że jak przebiegam koło szkoły, tam za dworcem centralnym taka szkoła, jest takie technikum, przebiegam koło tej szkoły, tam dzieciaki wychodzą z tej szkoły na zewnątrz, a ja mam taką wizję, że oni mnie zabiją w ogóle. Że teraz mnie w ogóle napadną, zabiją mnie, na pewno mnie zabiją w ogóle. Omijam ich, biegnę drugą stroną, tam wpadam do tego pastora, on tam jeszcze mieszkał wtedy na tej Siennej w kościele na górze, wpadam do niego na górę, dzwonię, pukam, on otwiera, ja mu płaczę, wyjdź na chwilę. On wychodzi, ja mówię, byłem przed chwilą u prostytutki w burdelu. Mówię, rozumiesz mnie?
A on w ogóle stoi, za nie mówił ten człowiek. A ja w ogóle świetny materiał na to, żeby w ogóle tutaj zborownik taki, idę do przodu, Ewangelię głoszę, modlę się o ludzi. W ogóle jestem tutaj, jako wiecie, taki świeży nabytek, taki naprawdę dobry materiał na takiego, wiecie, zborownika. 40 parę minut tam płaczę, wykrzykuję mu, jaki to ja jestem straszny, ostatni, jaki ja jestem zero i w ogóle. Po czym on do mnie mówi taką rzecz, mówi, słuchaj, ja nie wiem, jak ty wrócisz do relacji z Bogiem, bo on tam sam nie wiedział, ten chłopina, ale wiem jedną rzecz, mówi, po tym, co zaprezentowałeś tutaj, to na pewno Bóg ci przebaczył, mówi do mnie, on tego jednego nie mógł w ogóle, więc zszedłem na dół i pamiętam, usiadłem na takiej piaskownicy pod tym, na takim osiedlu tam, na tej Siennej i Bóg do mnie trzykrotnie przemówił w tak silny sposób, że się w głowie nie mieści, wtedy na tak jakby się nic nie stało, o co chodzi? Ta metoda wyciągania ciemności przed światłość to jest jedna z kluczowych zasad Bożych. Ja w tym czasie, przyjaciele, zacząłem pracować w takiej firmie, krótko nie pracowałem, w firmie Rainbow. I sprzedawałem takie odkurzacze, które miały silnik Cadillaca. W ogóle, rozumiesz, i kosztowały tyle pieniędzy, że na pewno nie były tyle warte. No ale jakkolwiek jeździłem po ludziach z tymi Rainbowami i tłumaczyłem ludziom, dlaczego ich odkurzacz to zakurzacz, a ten odkurzacz, który ja im sprzedam, to będzie najlepszy na świecie. Ja w ogóle ich świetnie przekonywałem, od początku miałem w ogóle tam sukcesy w tej pracy, ale była tam ciekawa rzecz. Ja w tym czasie, pamiętajcie, cały czas przerabiam tą zasadę Bożą. Miałem taką lampę, bo ci ludzie mówią, ale u mnie jest czysto. Wtedy ja wyciągałem ze swojej walizki tą lampę, mówię, gdzie jest gniazdko, tutaj włączałem. I było włączenie tej lampy. I wtedy ta pani widziała, jaki ma brud w domu. I nie było takiego domu, w którym nie było brudu. Bo moja lampa oświeciła wszystko. Po czym gasiłem lampę, ona była w szoku, że ma taki brud. Otwierałem jej taką gazetkę, taki ten i pokazywałem. A tutaj żyją takie roztocza. I miałem takie zdjęcia roztoczy. I to, co teraz pani zobaczyła, to wszystko łazi i łazi po pani, i łazi po dzieciach, i wchodzi pani do nosa, no i ile za Rainbowa? Nie, 6,5. Proszę bardzo. Nie ma problemu, nie? Już brała, ale o co chodzi? Taka metafora. Światło powoduje, że ciemność się neutralizuje. Okay. Dlatego uczymy ludzi tak. I mówimy, wyciągamy to wszystko do wierzchu. Często ludzie mają po kokardkę takiego, że mówią, ale do końca, jak my to wyciągniemy, to diabeł nie będzie nic mógł ci zrobić. Nic. No tak, ale ludzie jakby właśnie używają tego do ataków też, no, że kogoś tam kiedyś zabiłeś, tak? Że ludzie jakby, wiesz, łapią tę informację i... Tak. Ale chciałam też powiedzieć, że w sumie to jest takim największym problemem w sumie Kościoła Ewangelicznego. Na przykład ostatnio była taka, dużo było na temat tego Rabbi Zachariasza, który był takim jednym z najsławniejszych apologetów chrześcijańskich, który po jego śmierci się okazało, że miał bardzo dużo różnych związków pozamałżeńskich, gdzie wymuszał to i manipulował tymi kobietami wręcz, że on jest tutaj wielce usługujący i że jeżeli któraś coś wyda go, no to po prostu, wiesz, ta cała służba padnie, tak? I takich różnych kwiatków jest bardzo dużo. Właśnie, że jest z jednej strony tutaj taka właśnie oczekiwanie, że tu człowiek będzie taki uświęcony, no ale rzeczywistość jest taka, że go tam coś nim jeszcze kręci. No tak, bo... Notabene tego tak na szybko. Ja tak głosiłem Ewangelię jednemu z naszych braci. Okej. Okay. Jacko. Jechaliśmy, wiedział z kim sypiam, z kim jestem. Jechaliśmy na grupę do Nasielska. Czytam do Tadzia i ja tuż przed furtką albo przed mówię, tylko pamiętaj, nie wolno ci nic mówić. Ale cytowałem naprawdę. Na szczęście jest kwestia, tego, że no, dokładnie, on, chwycił się, on się chwycił akurat prawdy. Więc jakby no jest w kościele, jakby nie poszedł za tą głosowością. Nie poszedł za twoim świadectwem. Ale ja pamiętam, jak ty powiedziałeś, że tam przed grupą oglądałeś pornosy i ja na przykład jakby przyglądałem się jego pokucie. I Norbert powiedział taką rzecz, która do tej pory ja ją pamiętam, on powiedział tak, mówię wam tylko dlatego, że to ja wam powiedziałem, a nie, że powie wam to diabeł. Okay. To prawda. I ja zobaczyłem tak, Norbert powiedział to trzy razy. Trzy razy na grupie się wydarzyło, że to zrobił. Czwartego razu już nie było. Nie, bo już nie było pornografii. Dokładnie. Dokładnie.
Bo to jest, i to jest to, bo już nie było pornografii. Jak ona zniknęła? Jak to się stało? Przez konfrontację ze światłością. I temu towarzyszy cierpienie, ale tak, tego się nie wolno bać. Okay. Ja pamiętam jak dzisiaj, że też jeszcze przypomnę jego tam historię, jak był, kiedyś go tam ten pedofil tam go gwałcił i on miał z tym problemy potworne, jakby emocjonalne z tym. Mm-hmm. I kiedy robiliśmy program w drugim programie Telewizji Polskiej, on o tym, w pierwszym, żeby on o tym powiedział. I to było, dlaczego on o tym, on nie musiał tego powiedzieć, na nim nikt tego nie wymuszał. Po co? Ale on wiedział, że jak on to powie, to co zrobi? Zacznie się burzenie warowni. Tak. Bo teraz o co chodzi w temacie warowni? Warowni... Tak, naprawdę nie spięła mi się jedna rzecz, bo ja byłem świeżo nawrócony, świeżo po więzieniu, ale ja wtedy od wierzących usłyszałem, bo właśnie wyszłem i składałem świadectwo, i wtedy usłyszałem od siostry w Chrystusie: Norbert, nie musisz o tym mówić, to jest rzecz intymna. I w ogóle ja dostałem taki zgrzyt na to, że jakby nie mówiąc, bo ja przez całe lata nie mówiłem o tym, bo ja się bałem, że zostanę przez to odrzucony, brak podania ręki przez kogokolwiek, poniżenie i to wszystko. Ja mówię, nie, idę w drugą stronę. No do tak, wierzchu. Bo dlatego mówię, jeżeli to się wydarzyło i co, zaczęła się warownia burzyć, bo warownia się zaczyna kiedy burzyć? Kiedy ujawniamy problem. Okej. Okay. Ona inaczej się nie zburzy. Ostatnio ktoś do niej mówi: modlę się o cud, żeby wszystkie warownie we mnie wpadły. Ja mówię, stary, no sorry, no nie działa to w ten sposób. No ja bym też tak chciał. Okay. Kto by nie chciał? Ludzie, tak jak powiedziałem wcześniej, no nie lubimy bólu, cierpienia, nie lubimy się motać z tym wszystkim. Po co nam to? Chcemy naciskać jakiś guzik wiary i chcemy, żeby to znikało z naszych głów. Tak. No każdy tego chce. Nikt nie chce się z tym bujać. Tylko zasady są niezłomne. Ich nie można, kurczę... Możemy się dużo gadać o przyciąganiu ziemskim. No i co z tego? Tak. Jak i tak jest i będzie. I będzie i koniec. I my może stąd wcześniej pójdziemy, a ono będzie później jeszcze. Wiecie, o co chodzi? Było przed nami, będzie po nas. Chodzi o to, że kiedy ujawniamy grzechy, kiedy ujawniamy problemy, kiedy ujawniamy zaburzenia, ujawniamy diabelskie działania, tak, to towarzyszy temu cierpienie. Tylko nie wolno się tego wystraszyć. Jasne. Bo kiedy światłość, to światłość to rozwali jak laser. Okay. I nie będzie potrzeby właśnie tłumaczenia człowiekowi, na czym polegają problemy z tym, z pornografią. Raz, drugi, trzeci, out. Dokładnie. Skończyło się. Okay. Wiecie, jakby to nie jest łatwe. Ja pamiętam po tym temacie z tą prostytutką, ja potem siedziałem drugi raz w więzieniu, już jako nawrócony człowiek za te stare sprawy, i przyjechała Agata do mnie na widzenie. I przyjechała do mnie na widzenie Agata. I to było pierwsze widzenie po 2 latach, kiedy się nie widzieliśmy. I ja na tym widzeniu z nią siedzę i mówię do niej tak. I teraz popatrzcie. Siedzę w więzieniu. Ona jest świeżo nawrócona. Świeżo nawrócona. Świeżo ochrzczona w Duchu Świętym. W domu jest naprawdę trudno jeszcze. Jest ciężko i finansowo i tak dalej. Ja siedzę w pudle, nie wiadomo kiedy wyjdę, bo tutaj nic nie wskazuje, że wyjdę wcześniej niż za naprawdę 7-8 lat. I teraz ja do niej mówię: słuchaj, ja muszę ci coś powiedzieć. Ona mówi: co? No mówię, no byłem z taką prostytutką parę tam miesięcy po naszym ślubie. Tu rozumiecie, o co chodzi. To nie jest dzisiaj Agata, co kupę lat chodzi z Bogiem, co ma doświadczenia. Tak? To jest młoda dziewczyna, która dopiero poznała Boga, gdzie moje zachowanie, no kurczę, to jest gorszące zachowanie. Tak. Błagam, to nie jest zachowanie, które cię stymuluje. Wow, super, wiecie, dzisiaj to my się tutaj siedzimy, gadamy, bo my stoimy w Chrystusie, rozumiesz, jak słup betonowy. Mhm. Prawda? Ale to nie było tak łatwo. Ja się bałem. Czego się bałem? Że ona mnie zostawi. Oczywiście. Okay. To cię było cierpienie. Więcej, ona musiała, czego? Też dotknęła cierpienia. Nie dosyć, że całe życie miała przeze mnie, kurczę, przegrane, teraz jeszcze się dowiaduje, że wziął ją, kurczę, jakąś tam człowieku, prostytutką poszedł do prostytutki. Jako wierzący człowiek. Jako wierzący człowiek, bo to trzeba podkreślić, bo to nie jest jako niewielka, jako wierzący człowiek, prawda? W Duchu Świętym, żeś tam poszedł, chłopie, prawda? No i teraz się okazuje, że jest to cierpienie, ale mimo tego cierpienia, zaczyna działać mechanizm, o którym przeczytałem z Ewangelii Jana, że każda ciemność, która będzie tą światłością oświecona, ona się musi wycofać.
musi się wycofać. Prawda? Więc tutaj w ogóle nie wolno patrzeć na to cierpienie z tej perspektywy, że tak wystraszymy się go, wiecie, już tego trzeciego elementu właśnie, tego, który nam towarzyszy w życiu, prawda? Raczej tego drugiego, kiedy on towarzyszy grzechowi i tak dalej, nie? Więc nie boimy się tego, tak. Nie boimy się, bo grzech trzeba wyeliminować, prawda? To też jest przecież napisane o tym, że to prawda bez słowa. Ja się też tego uczyłam bardzo mocno, że ja muszę się konfrontować z prawdą Bożą. Bo nie ma innej możliwości, żeby wyjść na wolność tak naprawdę, wiecie, jakichś więzów diabelskich i tak dalej. I nie wiem, kto to powiedział, czy Agatka o tym, że nazwanie problemu już jest jakby częściowym rozwiązaniem. Amen. Bo to jest już połowa sukcesu. Powiedzenie już tego, z czym się ma do czynienia, to teraz tylko robi się pewne kroki tak, w tym kierunku. Ja też mam takie świadectwa, jak rozmawiam z tymi ludźmi. Ostatnio taka osoba do mnie przychodzi i mówi, diabeł mnie oskarżał, przychodził do mnie w takich i takich sytuacjach. Oskarżał mnie o to i o tamto, a w końcu to chodzi o jakąś tam sytuację, jakąś relację z jakimś człowiekiem. I w końcu się cytowałam powiedzieć temu człowiekowi, jak się sprawy mają. I mówi, wszystko odeszło. Po prostu w ogóle temat został wyczyszczony. Z automatu zamknęły się te furtki, słuchajcie. Skończyło się oskarżenie, takie wiecie, jakieś potępienie, które przychodziło cyklicznie, ponieważ była jakaś sytuacja, która była podobna. Przychodziły te same, wiecie, toki myślowe, te same demony przychodziły do tego i wszystko się tak powtarzało. Po prostu poucinało to. Stanęła w prawdzie, zamknęły się furtki. Tak, więc tak. To jest po prostu w ogóle rewelacja. Nie wolno się przestraszyć. A to jest jeszcze ciekawa jakby rzecz, jakby patrząc z perspektywy, ja pamiętam jak on tobie to mówi, on to mówi jakby porównując do dzisiejszego jakby stanu mojego, nie? Jeżeli ktoś by przyszedł do mnie i powiedział taką rzecz, zrobiłem to, dzisiaj w ogóle bym się inaczej do tego odniósł, nie, bo jestem w ogóle w innym miejscu, ale na tamten czas to było dla mnie jak przywalenie w łeb. Ja po prostu zamrugałem oczami. To lider, lider tak, się z tobą dzieli taką intymną informacją. Tak. Ja nie wiem, w ogóle mówię, a może to na mnie przejdzie w ogóle. Nie, a może to na mnie przejdzie. Ale za chwilę jakby idą inne toki myślowe, okej, okay, w ogóle i on mówi, żeby diabeł ci tego, żeby diabeł wam tego nie powiedział. I jakby przychodzi inna rzecz. Okej, okay, diabeł jest w stanie dorzucić do tego. Oczywiście, tyle dorzucić. Tak. I w tym momencie w ogóle jest poza wodach, a on to po prostu ucina, mówię, i to mi jakby to zbudowało poziom w ogóle, czym jest pokuta, nie? I do tej pory właśnie pamiętam, że to jest mechanizm, nie? I nie wolno właśnie go gdzieś tam chować. Dla mnie to było rozgorzące, co on wtedy powiedział, nie? Ale wyswobodziło także mnie. Amen. W samej wypowiedzi już ja w ogóle, jak się przygotowuję, dzisiaj to jest dla mnie w ogóle jak woda w kranie. Odkręca mi to leci, to musi lecieć, bo to w ogóle... Jak nie leci, to się zastanawiam, co tak. Się dzieje, wtedy ta hydraulika wezwać. Przejdę. Ale w efekcie to było na tamten czas, kiedy ja te początki w ogóle robiłem, to było takie, że jak ja wiedziałem, że ja to wyznam i to mnie uwolni, okay. To z automatu na to, tylko na ten akt decyzji, gdzie jeszcze powstawał w mojej głowie, zanim wyszło z ust, to powstawał. Odrzucą cię, dojdzie wszystko do pastorów, wyjdzie tu, wyjdzie cierpienie. Tu. Od razu ci takie odrzucenie i poniżenie przychodzi, że w ogóle cię parteruje do ziemi. Tak. Więc nie wolno się tego wystraszyć. Nie można się tego wystraszyć. Dokładnie. I się dać zepchnąć tak. Do narożnika. Tak, to prawda. Ja powiem wam jeszcze taką ciekawą rzecz, którą ja zobaczyłem a propos pewnej drogi. Jak byliśmy w Rumunii z Malwiną i poszliśmy z dzieciakami w góry, moja Zuśka, ona nie bardzo lubi wysokości. I jak ona zobaczyła, w jakie drabiny mamy wejść, tam powiedzmy, nie wiem, 50 metrów do góry, to w ogóle totalnie out, w ogóle nie. Ale ja ją doprowadziłem do miejsca konfrontacji. Mówi tak, wracamy albo idziesz do przodu, nie? Mówi, ty zdecydujesz. Bo ja mogę za was zadecydować, ale ona powiedziała, okej, okay, dobra, to ja decyduję. I pytam się, no i co robimy? Idę. Ale ja się tak bardzo boję pójść, ale tak bardzo chcę zobaczyć, co jest dalej. Amen. Mówię, okej, okay, dobra, to teraz zobacz, co zrobimy. Ty wchodzisz po drabinie, a ja jestem za tobą. I tak weszliśmy i pamiętam taką rzecz, przyszliśmy te 50 metrów, jak ona stanęła tam, od razu się tak wystarczyła, zrobiła wielkie oczy, nie poszła, ale widziałem uśmiech, że była dumna z siebie, że ona to zrobiła, ale ja jej powiedziałem, nawet gdybyś spadła, to spadniesz na mnie. Tak. I zobaczyłem tą drogę w ogóle taką z Bogiem, że On zawsze jest, nie? Nieważne jak bardzo trudna jest historia, bo dla niej to było trudne, ale był ciekawy właśnie ten element, który mnie urzekł. Tak bardzo chcę zobaczyć, co jest dalej, nie? I to powinno być w ludzkich głowach, nie? Kiedy dotykamy cierpienia, to... My, kiedy to przejdziemy, to zobaczymy taką perspektywę, jakiej nie widzieliśmy wcześniej. Tak. Tak jak Mojżesz, kiedy szedł przez Kanaan, kiedy zwycięża, potem szedł na górę, przez pustynię i zobaczył Kanaan. Zobaczył właśnie coś pięknego. Tak. Także to jest to. Prawo jazdy zdawałem, bo to była ciekawa rzecz.
Trzy lata jest dobra. Wychodzisz w swojej głowie z założeniem, że jakby były złodziej samochodu, nie mają co zabrać, punktów nie dadzą, samochód zawsze odbiorę. I przez pewne miasto, przez Pomiechówek i Krzyżem, co dwa tygodnie jadąc do Nasielska na grupę, bo zawsze był patrol policji, dwóch młodych takich policjantów. Oni zawsze mnie wyczaili. Zatrzymałem się naprzeciwko nich. Głowę odchylam. A oni do mnie myśleli, że jak zmienisz auto, to cię nie poznamy. Miesiące. Bo parokie kupiłem. Przyjeżdżałem na grupę. Wiedziałem, że moi pastorzy zapytają, w szczególności Agata, bo ja zawsze jak nabroiłem, to Agata do mnie albo zadzwoniła rano. Co u ciebie? Ja w ogóle mówię źle. W ogóle. Czekaj, dam ci Artura. Zawsze w odpowiednim momencie. I ona zawsze też zadawała to pytanie. Czytasz? Ja w ogóle muszę to jakoś obejść, bo ja nie lubiłem czytać, więc w ogóle mnie to nie fascynuje. Książkę będę czytał, mówię o znakach. Tyle lat jeżdżę samochodem. I zaczynają na mnie ręce nakładać, bo ja mówię, że czytam, ale no nie wchodzi, nie przyjmuję tego. A ja oczywiście pół godziny przed grupą otwierałem książkę, przeczytałem dwie linijki, bo nikt mnie nie pytał, ile czytam. Więc forma manipulacji, ale lęk przy tym towarzyszył. I przychodzi moment, że jadę któryś raz z rzędu już. I ten policjant, to jest coś, czego w ogóle mi zostało już na lata w mojej głowie. On, dając mi mandat, wsadził głowę do samochodu i mówi, za książkę się weź. Ja pamiętam, byłem do Nasielska na grupę. Ja weszłem na grupę, wszyscy mnie pytają, a co ty taki? Ja mówię, nic. A mnie po prostu wszystko bliskie spotkanie z Bogiem. Wróciłem do domu, usiadłem do tej książki uczciwie, poszłem na egzamin. Teoria, dopuszczalne było 68, oczywiście siedzę, cieszę się, na monitorze wyświetliło się 68, mało nie rozerwę tego siedzenia. Cichy szept pada. Obyś się nie chlubił, że coś potrafisz. Nie, dobra. Wysiadam z samochodu, po praktycznym, ta sama akcja. Patrzę tu odfajkował, wszystko taki w ogóle jestem, wow, jest, w końcu w ogóle mam. Woła mnie ten instruktor. Panie Marciński, ja mówię tak, wie pan co to jest śmietana i ogórek? Ja mówię, mizeria. To tak pan zdał. I znowu sobie się nie chlubił, że coś tutaj... Stąd jak mnie dzisiaj mówią, że ja dobrze jeżdżę, to ja mówię z łaski. Dobrze. Reasumując tą fantastyczną rozmowę, to cierpienie to nie jest od Boga. Na pewno nie. To nie jest... Jakby nie jesteśmy po to tutaj, żeby tu cierpieć. Amen. Ale cierpienie jest pewnego rodzaju wyzwaniem, żeby poszerzać swoje horyzonty. Pewnego rodzaju informacją nawet, rzekłbym. Tak. Pewnego rodzaju informacją, jeśli chodzi właśnie o zlikwidowanie grzechu, a w innej tej konfiguracji ono po prostu sobie jest. Chcemy się rozwijać, dziękuję, no zapłacimy cenę, coś zapłacimy. Prawda? Natomiast wiecie, o co chodzi, mamy z czego. Jasne. Mamy z czego. Dobrze kochani, więc dziękuję bardzo za rozmowę, kolejny fantastyczny czas, także dziękuję bardzo. Dziękuję również.